Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj postaramy się, nie mówię, że to zrobimy, ale postaramy się zrobić calaka w Dark Souls Remaster na Xbox One X. To, czego nam brakuje z gry do calaka, to, moi drodzy, już wam mówię. Brakuje nam wykupienie wszystkich broni od bossów. Brakuje nam jednego czaru, dosłownie jednego czaru, którego okazało się nie wziąłem ostatecznie. Prawdopodobnie wliczają się też czary z DLC. Nie możemy jeszcze zupdate'ować dwóch broni, czyli potrzebujemy magicznej broni i broni chaosu. Do tego potrzebuję niestety dwie sztaby niebieskiego tytanitu, które wypadają w kryształowej lokacji. I tak dzięki temu zrobimy wszystko i wystarczy tylko zgasimy, dziękuję, do widzenia, nie? Z tego co widzę, brakuje mi tylko jeszcze jednej duszy Sifa. New Game 1, New Game Plus i New Game 3. Normalny New Game. To mamy New Game 1, New Game Plus. A, no i teraz zrobimy tak naprawdę Sifa, nie? Czyli tak, no, powiem wam, żebyśmy poszli sobie do... Anor Londo i do kryształownika. To nam da... odblokowanie ostatniego czaru, którego mi brakuje. I będziemy na plusik wtedy. Tu będziemy musieli sobie niebieską ten magiczną i haj, nie, kryształowa, magiczna. Wszystko mamy tak naprawdę, tylko brakuje nam właśnie tych. A, no i broń chaosu jest jeszcze, żeby broń chaosu budować, to ja muszę zdobyć żar, który jest przed Bed of Chaos, przez całą lokację, tylko żeby to Bed of Chaos ogarnąć, to ja muszę tak naprawdę zrobić, zabić tego Centipede Demon, chyba on się nazywa. Stonogę muszę zabić. On da nam pierścień. Ten pierścień odbudujemy, wbijemy i tyle. Więc postaram się teraz zrobić na pewno wszystkie bronie, wszystkie czary i ulepszenie dwóch ostatnich rodzajów broni, które mamy. I jak już to zrobimy... Cześć, Rafix. Ała. Wczoraj byłem na koncercie Ira. Wiem, że lubisz rockowe klimaty. No. Cześć, Dark. No, tak więc. Easy, dawaj hełm, który mamy już, kurna, których mamy już dużo. Jedna rzecz jeszcze. Kurwa, nie to. Właśnie. To równowaga. A ja co chciałem, to tutaj. Dusza dzielnego wojownika. Może kiedyś się zbiorę w sobie i zagram w te Dark Souls, ale
oglądanie też jest przyjemne. Cieszę się, że się tobie podoba. Uwierz mi, granie jest równie zarąbiste. Więc ja bym tutaj polecał zagrać samemu mimo wszystko, nie? Chyba już tak naprawdę tych staców mam tyle, że to się już w głowie nie mieści. Tak więc wasze zdrówko, moi drodzy. Ja w ogóle w piżamie jestem, tak swoją drogą. Obudziłem się, w ogóle tak. Poszedłem spać chyba o 2:00. Obudziłem się o 7:00. Myślę, co jest, kurna. Potem ktoś mnie wkręcił, że zmiana czasu jest. A tu nie ma zmiany czasu. I on się stelepał. Tam się tepnął. Nie powiem, żeby to było spoko. Tak swoją drogą to w ogóle przeoczyliśmy jeden stream. Nie? Nie wiem, czy wiecie. Bo 10-lecie Far Cry'a było. Wczoraj. Kompletnie o tym zapomniałem. Gdzie on jest teraz? Tam jest. Więc myślę, że w przyszłym tygodniu sobie nadrobimy tym. Wiesz, jak mi dziabną życia. Chyba byle co, randomowa jakaś strzała mnie dziabnie już po mnie, nie? Czy tam były, czy nie były? Skrzynia, o jest jakaś skrzynia. Pod moją, pod nieobecność oczywiście. Dosłownie dzisiaj jeszcze jakieś pół godziny zajęło mi uzbieranie. A tam jeszcze skrzynia też jest. Uzbieranie mi kilku żarów, więc tak naprawdę zrobiłem to. A potem sobie pomyślałem, kurde, no przecież dobrze się czuję, fajnie mi się siedzi. Mówię, odpalam streama, nie? Nawet się kurna nie ubieram, nie? No więc tak naprawdę. Jak wstałem, się ogarnąłem, tak stoję przed wami. Ale ogarnąłem, pranie zrobiłem, posprzątałem trochę. A, tu jest Mimiko. No ty kurwa. Teraz Mighties są.
Coraz potężniejszy. A, no bo właśnie tak, zobaczcie, teraz na przykład, jak jesteśmy tu, to to jest zamknięte, a za tym jest przejście właśnie do lokacji, do której musimy się dostać. Dopiero po śmierci jesteśmy w stanie odblokować jakby ten cały świat, nie? Tą lokację, tę lokację. To będzie chyba jeszcze ziomek, czy nie? To jest o wiele lepiej. Wiecie dlaczego? Bo tu przynajmniej miecz nie zatrzymuje się, kurno, na ściankach. Jak z Smaugiem graliśmy, nie? Ile teraz zajmie mi śmierć? Się kurna nie spieszy. Tutaj w końcu tutaj coś zadziałało, nie? Tak, questów już nie musimy robić tak naprawdę. Ewentualnie możemy się tylko tam ogarnąć w tym. Dziadu. Trzeba wbić na sam. Tutaj też przedmiotów nie potrzebuję żadnych. Tutaj dopiero mogę znaleźć kryształowy ten. Jeszcze żar mogę jeden zdobyć, który mi już tak naprawdę nie jest potrzebny. Luzik. Tylko czarodziejów nie odblokowaliśmy. Też powinniśmy, to byśmy sobie mogli więcej czarów kupić, nie? A, wylane w to. Logana nie ma, nie? Bo żeśmy nie ruszyli jego, w ogóle jego questline'a. Chyba broń zagrożona, really. A, bo raz użyłem mocy, dobra. A, mam już, kurde. Zapominam, że ja to mam przecież. Jestem jakiś czar chyba, nie? Tak, cud. Jak tam wasz poranek? Nie,
to w ogóle nie możemy zginąć, jeżeli chcemy odzyskać nasze dusze, nie? Swoją drogą. Tak to się robi, moi drodzy. Fiku, miku i już w kominie. No, tepik. O, coś dropnął jeszcze. Dobra. A, lecimy na samiusieńką górę. Tak naprawdę żadnego questlina nie zrobiliśmy. Ani nie uwolniliśmy piromanty, ani nie uwolniliśmy czarodzieja, ani nie spotkaliśmy tej kurde. Olaliśmy w ogóle motyw z. Jezu, jak on się nazywał? Z Pachesem. W ogóle zero. Zero integracji ze światem. No zero, kompletne zero. Wszystko wina tego Chestera. Teraz próba powrotu do naszych dusz. Trzeba wejść, zabrać duszę i wrócić. Ale tu można chyba odpalić jeszcze ognisko, nie? Czyli odpalimy ognisko i potem pójdziemy po nasze dusze. Ty kurna. Ej. No. Nie ma takiego bicia. O, nie, 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 nie. Kurwa. Dobra, teraz tu trzeba obrócić to, nie? Byśmy się mogli dostać do bossa. No, musimy zejść tam na dół, nie? Tylko mi potrzeba. A, bo wejdziemy tu. A, to może i źle zrobiłem. A nie, dobrze, bo wejdziemy tam, gdzie ten koleś strzela w nas. Weźmy się tylko uleczmy. Zaraz zobaczymy, co się dzieje.
Trzeba tego dziada zabić. Oczywiście, że tam się musiał tepnąć, nie? A tu i tak nie masz kogo bufować, ziomek. Wszystkich tutaj zabiłem już. On chyba zejdzie tak czy siak, zejdzie i spadnie tutaj. A, tu zbufował. No kurwa, niezły zasięg. Wali? O, i tu jest właśnie. O. Tego już szukał. Kurnat, skąd? Jesus. Dobra. Nawet jakąś duszę dostałem, kurczę. Czajcie to? Dobra, teraz pójdziemy po duszyczki. I humanity. Tak to się robi, moi drodzy. To jest jedyna walka chyba w Dark Soulsach. Jeden na pewno, z której można wyjść. Nie wiem, czy w dwójce był taki motyw? Chyba nie. W trójce? Czy w trójce można było wyjść od bossa? Chyba też nie. Wchodziłeś tu już dupa. No już. Pies napłakał. No już ketchup po frytkach. I teraz to jest ten plusik, że już nie musimy się znowu telepać. Chyba, że są nie odżyły, a my musimy iść na dół, nie? Bo tutaj chyba jest... Tak, tu jest ognisko na dole. Dobrze gminie? Tak. Ej. Urna. Double kill, kill. No i tak naprawdę co? A nie, jeszcze skrót trzeba odblokować przecież. Najważniejsze, że już jesteśmy kurna w domu. Teraz tam będziemy musieli iść. No proszę bardzo, 18, nie. A, brakuje mi jeszcze milion sto. No, jeszcze skrótu nie odblokowaliśmy, nie? Jeszcze skrót trzeba odblokować, kurczę. A skrót był... Zdechnę. Kurna, głupi jestem. Gdzie mój atak biegnę? Przejść tam, nie? Chyba. Dobrze pamiętam? Trzeba wejść tutaj i potem zawrócić. Tam chyba, nie? Nie. Tam?
Tutaj chyba, nie? Nie, tu jest. I to jest powrót do tych pomieszczeń. Tam se poleciał, no to już mnie nie interesuje. Tu jaki zasięg mam te czary? No i takich zasięgów nie mają. Tu czy tam mieliśmy pójść? Czy tam na dół? Tam na dół. To jest z tego co pamiętam był chyba, nie? Tak? Jo, tu. Łoki unik. No, szybko otwieramy bramę. Dobra, już mamy skrócik, jesteśmy w domu i tutaj będzie duży skarb, nie? Będzie chyba kryształowy ember. Jak mnie pamięć nie myli, to będzie krystal. Kryształowy żar. No to z tym trzeba wrócić, żeby uruchomić tego. O kurwa! A, żebym się zagapił. Oż ty kuźwa dziadu. Coś się kurna nie ten? Nie aktywował? Dawaj, co tam masz? Zaklęty Falkion. I tutaj będzie chyba poprawny żar. O. No. Ale kryształowych już nie potrzebujemy maksymować, bo już mamy max. Zostało nam jeszcze, kurczę, tylko... bardzo niewiele... achievków. Chyba nawet wezmę ten, co? A może wypiszę listę achievementów do zrobienia. Okej, okay, jakieś roadmapkę jakąś zrobimy sobie, tak jak mamy tutaj. Nie? To do list. I teraz tak, pierwsze co zrobimy to... Max out magicznej broni. Potem drugi będzie max out broni chaosu. Trzecie. Mamy to. Wszystkie. Nie, to musimy tak. Sif. Wszystkie rzadkie bronie, czyli mamy 3, raz, dwa, trzy, a wszystkie czary, wszystkie czary, tylko tak, zrobimy magicznej broni, czyli teraz, nie. Bo nie. Pierwsze co to będzie teraz? Smoczek bez łusek.
Jeszcze coś. Dwa razy sztaby niebieskiego tytanitu. Potem smoczek bez łusek. Czyli Sith. Magiczne bronie. Tak, bo będziemy mieli to. To przy okazji też i broń chaosu. Potem pójdziemy do Sifa. Zabijając Sifa zrobimy sobie wszystkie bronie. Potem szybko zrobimy sobie wszystkie czary. Cześć, Werwo. Zrobimy sobie wszystkie czary. I potem tak. Nie. Nie możemy broni chaosu zrobić. Bo tu musimy zabić stonoga, żar chaosu i teraz max broń chaosu, czyli tu będzie 6, 7, 8, 9 i dyszka, czyli zrobimy żar chaosu, czyli zrobimy stonogę, potem zabijemy 6 łóżko z Ikei i będziemy sobie wtedy mogli zrobić max broni, potem zrobimy Sifa de Skylesa, jak zabijemy Sifa to pójdziemy na 6 króli, 6 króli. Jak zrobimy to, to teraz właśnie wszystkie rzadkie bronie, wszystkie czary zrobimy i gwint. Gwint i po gwincie lejemy na ogień. Lejemy na ogień. No. Dobrze, nie? Myślę. Czyli w sensie, żeby go ugasić. I 14 calaczek. Calaczek. No więc listę to do mamy, kurna, z ogarniętą. Co musimy zrobić? Dzisiaj, nie? Jeszcze się upewnię, czy nie mam sztabek tytanitu już jakiś, bo coś tam może mi dropnęło. A niebieski tytan mamy tylko grudę. Czyli jeszcze sztabę potrzebujemy. Robimy sztabę i będzie można, kurna. No tak, bo mamy, kurna, magiczną broń na magiczne przestworzenia. To boję pomyśleć się, co, jak będzie długo walka trwała z Sifem, nie? Ło matko bosko, coś się stanęło tu. Nie powiem, że będzie łatwo. Bo generalnie tutaj te motyle dropią sztaby tytanitu, nie? Będzie trzeba się zainteresować jakimś tym. Jakimś łukiem. Weźmiemy chyba tego smoczego jeźdźcy, czy tam jak on tam się zwał. Humanity. Nie idą za mną. No, no bo trzeba to kurna zrobić, nie? Tu chyba. Dawaj, kuźwa tego. A, tylko że jeszcze potrzebuję. O kurwa. O Jezu, oła.
Dobra. Będziesz sztaba? Kurde, nie dostałem sztabki. Złodzieje. W ogóle będziemy musieli iść tam, nie? W to miejsce, czego nie cierpię, kurna. O, tam gdzie pokazuje, nie? Ale czekajcie, nie mogę sobie z tego zestrzelić tu. Chodź, bo ja potrzebuję. Muszę cię zabić, ziomek. Dodaję ci 60 obrażeń. Ty pewnie jakbyś mnie dziabnął, to byś w ogóle zabił mi wszystko, nie? No prawie. Wszystko. Ej, no kurde. Jakim prawem? How dare you? Nie, nie, nie! Pół życia, kurczę, zajdzie. Ej, no! Czy jakim prawem się zatrzymałeś na mnie? Spokojnie, bez nerwów. O nie! O, dobrze, dobrze, dobrze. Och. Nic kurczak nie dał. A to dziadowy dyga. Ale już nie będzie respił, to jest najważniejsze. Musimy jakoś tam się dostać, tylko nie pamiętam kurna jak to było. Dawaj sztabę. Moonlight. Grudka, ja nie chcę grudki, ja chcę sztaby. Sztaba of Titanite. Bieraj te sztaby, kurde, dawaj. Gdzieś tu jeszcze powinna leżeć jakaś jedna. Ale generalnie moonlighty dropią. Niby. Jest tak. No teraz nie dropną. Czekajcie,
Musimy teraz odkryć, bo nie pamiętam jak to się szło. To jest tak kurna poryte te. Tutaj? O! Jest. Mamy jedną sztabę błękitnego, nie? Tylko, że to jeszcze kurna nie wszystko. Mamy jedną sztabę, nie? No, potrzebuję dwóch. Jakie to jest porąbane, nie? Wręcz durne. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie będzie. Gruda tylko. Nie no kurwa. No nie wierzę. Jedna sztaba mi jeszcze brak. Jednej sztabki. One more. Winning. Fully. Jedna sztaba tytanitu. I tak jak pisali gdzieś tam na stronie, że można znaleźć to właśnie w tym kryształowej lokacji, ale też dropią właśnie są, dropią te sztaby właśnie te całe duże, no, Moon Knight Butterfly. No i tak myślę, o właśnie, bo ile bossów tam ile jeszcze zostało? Ten. Bo trzeba jeszcze tak pod losowanie, nie? Zrobić. Żebyście mieli co losować. Jaką postacią gramy na New Game Plus, plus, plus. Więc to jeszcze trzeba by ogarnąć sobie, nie? A, tu się widzę Moonlight. Się respi. Skąd my strzeliśmy? Stąd chyba, nie? No ja tak się respi, myślę, że to jest one hit wonder. Chyba, że dać tego, nie? Chyba, że dać jeszcze pierścień, ewentualnie. Do lepszego dropa.
Nic. Co? Sobie backtrack. Właśnie po to, żeby tylko odzyskać swoje dusze. I innej sztaby już nie ma, nie? No chyba, że zrobimy to na nowy new game, no ale ja chcę to sfarmić. Sprawdźcie na necie, czy dobrze czytałem. Sztaba niebieskiego tytanitu. Gdzie dropi, albo gdzie można znaleźć, albo kto dropi. Byście mogli sprawdzić. No, no tak, no kurde, najgorsze jest właśnie to, że to trzeba farmić, nie? Albo zrobić jeszcze raz, że ja to kurde, bo ja w ogóle zrobiłem głupstwo, bo ja to zrobiłem w taki sposób, że ja po prostu źle włożyłem tą dwa razy, że tak powiem, do tej samej broni. I nie mogę już jej kuźwa, że tak powiem, odzyskać. Przetopić się już nie da. Wow. No bo to też dostaję. W ogóle ten jego, widzicie, tego czubek, tego Moonlighta, no to to można, taką broń będziemy mogli mieć, nie? I dupa. A, jeszcze stówka. Bo tak, w dodatku nie trzeba robić DLC-ka. Tak naprawdę. Nie, zahaczał ten. Wiedziałem. Grudka. Ajajaj. No tak myślałem. Kurwa, za optymistycznie podszedłem do tematu. Ej, co jest? Będziesz taba? Nic nie dropnęło. Dobra, słuchajcie, lecimy.
Niestety, może się uda jednym, nie no. Nie wiecie, gdzie się jeszcze, gdzie można wydropić sztabę tytanitu. O co jest? Jakim prawem oni się tu znaleźli? Lol, czajcie to? Goście weszli do lokacji z bossem. Kraby. Ej, no to już jest kurna. Very ultra hard. W sensie też ich rani, ale nie wszystkich. No trochę będziemy walczyć magiczną bronią, kuźwa magicznego przeciwnika. Ale w sensie się... Pierwszy raz... Spotkałem, żeby kuźwa na walce z bossem się tutaj oni zrespili. Dwadzieścia godzin później. Jakbym walczył z jakimś, nie wiem, czołgiem na patyki. Patykiem.
się boję pomyśleć, co się będzie działo, kurde, jak będziemy na kolejnym new game'ie. No zależy jaka broń, nie? Jak będzie jakaś gówniana, to wiadomo. To kurwa będzie awykonalne. Tak naprawdę to będzie najbardziej najmniej już iryt, jak tego zabijemy, to już będzie z bani, nie? Tak naprawdę. Dobra, cztery uderzenia. Trzy, dwa, nie, jeszcze dwa. Raz, dwa. Robione. Kamień oczyszczalni. No i gites majonez. Teraz musimy iść szukać kurwa pieprzonych sztabek tytanitu, no. Jeszcze jedną sztabkę tytanitu brakuje mi, no. Jeszcze jedną sztabę, no. Tu ognisko, a właśnie, ognisko trzeba by zapalić. Bo ognika nie zapaliłem i kurna dupa. Gohan. Praise the sun. Czekajcie, czy ja mogę was... Ja mogę się tu przesunąć chyba, co? Czekajcie chwilkę. No, tutaj to będzie można, będzie widać te emotki. Smoczek bez łusek już poszedł. Teleportation, archiwa książęce. No tam go Hans słychać. No tam nie ma, nie? W tym rogu nic się nie dzieje w Dark Soulsach. To wiem, co zrobię. To założę może pierścień chciwego, co? Węża, to chociaż będziemy mieli większy drop rate mieli. Leniwa niedziela, myślę, co zrobić na obiad. Kurde! Leniwa niedziela, słuchaj, ja po wczorajszym dniu w robocie to wczoraj jeszcze streama zrobiłem, po streamie już kurde padłem, aczkolwiek leżałem jeszcze parę godzin w łóżku, bo nie wiem dlaczego, może kawa była mocna, nie, bo kawka zajebista. Dzisiaj mam jeszcze lepszą, bo dzisiaj już zmieloną młynkiem elektrycznym kuźwa tak rzadziutko, że aż po prostu jak pyłek, więc kurna powiem wam, że to powinno mnie kuźwa tam zaraz postawić na nogi. Druga sprawa, no i dzisiaj właśnie sobie dopiero mam pierwszy dzień wolny od 2 tygodni. W zeszłym tygodniu też w sobotę pracowaliśmy. Tak, dobrze, w sobotę pracowaliśmy, tak. W niedzielę na szczęście nie. No w niedzielę też mieliśmy, dzisiaj mieliśmy jeszcze pracować, ale na szczęście żeśmy się wyrobili na tyle, że nie trzeba do roboty iść, nie?
No, już widzę, że lepszy drop rate, bo już grudki spadły. Ale ja chcę sztabę, jedną sztabkę, kurde, jakby dropnął jedną sztabkę, to byłbym naprawdę w niebo wzięty, nie? Tak, to no normalnie do pracy, nie? Mówię, no kuźwa, nie wiem, czy ja sobie w święta, po świętach nie zrobić jakiegoś dnia, jeszcze dodatkowego dnia wolnego, żeby właśnie jakoś tam się kuźwa wypocząć, nie? Bo tak, teraz nie wypocznę w święta, no bo w święta będziemy mieli wyjazdowy, nie? Więc kurna sobie nie odpocznę w ogóle, nie? Kurde! Ja pierdyle, no. Ale gówno. Więc tak naprawdę nic mi tutaj się nie... No Jezu, tutaj, bo nie byłem, nie usiadłem do tego. Więc generalnie powiem ci, że no, jestem trochę zmęczony. Ale na szczęście to co, pierwszy jest wolny chyba, nie? To jest poniedziałek. Poniedziałek jest chyba wolny. Więc taki dłuższy weekend będzie trochę. A tak, pierwszy jest wolny. Co z tego, że będzie długi weekend, jak tak naprawdę ja nie będę miał długiego weekendu, bo będziemy na wyjeździe, nie? Nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie potrafię wypoczywać w gościach, nie? Już wiecie, jak siadę na święta, to ja nie wypoczywam. Ale na przykład wypoczywam, jak siadę gdzieś poza rodziną, wiecie, tam poza jakieś wypady, nie? To wtedy mam wypoczynek, nie? Tylko oczywiście nie zawsze potrzebuję tego wypoczynku. No, na przykład ja potrzebuję na przykład tak po takiej robocie, po pracy, to chociaż takie jeden dzień kompletnego nic nie robienia, nie? Właśnie tylko gierki, wyłączyć się, zrelaksować. Taki jeden dzień to mnie po prostu uspokaja, odnawia, że tak powiem, od, nie wiem, się jakoś tam, mam taką rekonwalescencję, spoko, nie? A jak gdzieś na przykład jestem w pracy i na przykład w sobotę gdzieś wyjeżdżam, potem śpię u kogoś, potem w niedzielę wracam, to tak naprawdę ja czuję się tak, jakbym nie miał weekendu, nie? Dlatego wiecie, no ja na przykład najlepiej mi się odpoczywa w domu, nie? Albo właśnie gdzieś, jak gdzieś wyjeżdżam, dajmy na to, nie? Gdzie jest na przykład tylko najbliższa rodzinka i tak powiem, wtedy najlepiej mi się odpoczywa. Sobie na spokojnie ogarniam. Książkę na przykład, się tak wyłączę, nie, jak wiecie, wiecie, jestem gdzieś u kogoś, to ktoś cały czas, ktoś jest, cały czas ktoś coś potrzebuje, ktoś chce porozmawiać, nie, no, zdechnę. Kurwa, i straciłem parę milionów. Chociaż grudka wyskoczy, czy nie? Ja wyskoczyła. Ja pierdyl, czy ja znowu nie usiadłem do ogniska? Czy tym razem usiadłem? No szkurna mać! Dobra, odbijemy się. Nie no, potrzebuję kuźwa do dropu przecież. Przecież ja potrzebuję do drop rate'u tego. Jak mam więcej dusz, znaczy humanity, tym większy drop rate mam. Więc ja muszę się kurna tutaj... Ja wziąłem kurwa pojedyncze. Nie, może wziąłem pojedyncze. Nie, już myślałem. Dobra. No, więc ja w ten sposób odpoczywam, nie? Dlatego w święta jak jadę, to dla mnie to nie jest odpoczynek. To jest po prostu jakiś kolejny dzień, coś trzeba zrobić, wiecie, takie. Nie, znaczy nie jest to, wiecie, też tak... Praca albo to nie jest męczące dla mnie, no ale to nie jest odpoczynek. Bo można na przykład pójść gdzieś na przykład do filmu, to nie jest odpoczynek, to jest po prostu oglądanie filmu, nie? Ale to jest też jakaś forma relaksu, ale to nie jest odpoczynek. To nie jest odnowianie się, to nie jest odpoczynek po prostu. Inni idą się napruć na przykład, nie?
inni na przykład inaczej, każdy inaczej, że tak powiem, reaguje, każdy inaczej ten ma swój sposób, nie, na relaks. No ja niestety po pracy muszę się kuźwa wyłączyć. Na przykład teraz co ja robię? Dla mnie to już to jest relaksik, nie? To jest odpoczynek. To teraz właśnie sobie strumieniuję. Dla mnie to jest sposób odpoczynku, bo siedzę, se pogadam, się, że tak powiem, zrelaksuję. Więc naprawdę jest dobrze. Kurde, musiał rzucić czar, nie? Go spowolnił. Dawaj sztabę, szmaciarzu. Nawet grudki nie dropną, no. Mamy chyba maksymalny drop rate ustawiony już, nie? Czekajcie, bo z dołu też nie mogę, nie? Dalej nic, nie? No co jest? No. Muszę uważać, bo ta postać kurna się cofa troszeczkę jak strzela z łuku. Jest to bardzo irytujące. No i nic. Zaś nic nie dropnął. Ty no, bzej, jest tylko jedna sztaba. Zobaczcie, proszę was. Sztaba niebieskiego tytanitu. Dark Souls 1. Gdzie to dropi? Sztaba niebieskiego tytanitu. I gdzie ona się pojawia? Gdzie ją można znaleźć? Bo nie chcę tutaj przybiegać na New Game plus, plus, plus. Czy będzie trzeba, no ale wolałbym już mieć to z głowy, bo jak nie, to nie dam rady tego zrobić dzisiaj. To nie będzie platyny. Calaka. Zrobionego. Dobra, ostatnia próba. Chyba, że napiszecie, gdzie to tam jeszcze jest. Jak coś, to olejemy to. I tak naprawdę pójdzie polowanie, kuźwa, na niebieski tytanit. Sztabę. O, tego nawet nie przyspieszymy, nie? Bo tutaj będziemy mogli dopiero zabić po dzwonieniu w dwa dzwony, nie? Dopiero wtedy się, że tak powiem, aktywuje nam wejście tutaj, nie? A nie, gdzie tam? Nie, jeszcze! Żeby to odblokować, to nie tylko to. Żeby to odblokować, to będziemy musieli jeszcze zabić Ornsteina Smauga przecież. Wiesz, to jeszcze, kurna, to jest...
cięższa sprawa, to nie tak łatwo. Nie. A, dobra, ja to musnął, kurna, nie wiem w co. I ostatni strzał. Będziesz taba? Nic nie dropnął. Jany. Nic, jak teraz nie dropnie z tych dwóch, no to... Idziemy dalej z grą, no. Nie ma sensu się tutaj blokować. Jak na złość nic nie dropi, nie? Jak kurna na złość. To czekałem w momencie, kiedy nie mogłem go zranić. Dwa strzały. Jeden. Dawaj sztabę. O, jeszcze masz życia troszkę. Ty no kurwa, jakby przestali dropić, nie? Dobra, ostatni. Ja przeczytam, bo widzę. Wy coś śpicie dzisiaj, kurczę. To chyba ja powinienem mieć. Nie wiem, być śpiący, nie wy. Dark Souls. Niebieska. Sztaba, nie. Sztabka niebieskiego tytanitu. Sztaba niebieskiego tytanitu. Kryształowa jaskinia. Spadnij na drogę niewidzialnej ścieżki i cofnij się. Tam zobaczysz trzy kryształowe jaszczurki. Idź dalej, aż dojdziesz do zwłok. Drugą można znaleźć w pierwszej sekcji królewskiego lasu, ukryta w skrzyni w wysokiej trawie w pobliżu małego stawu, strzeżona przez kamiennego strażnika i stracha na wróble. Dobra, czyli trzeba do DLC-ka wejść. W takim razie. Dobra, czyli tak. Czyli niestety trzeba będzie... Ale maksować broń możemy, czekajcie. Magiczna broń. Magiczna broń. Upgrade magiczną broń. Kto mi update'uje? Magiczną broń mi chyba... Magiczną broń to chyba ten koleś przed New London, nie? Ogarnia. Zresztą nie wiem, czy ja mam 5000, czy mi to styknie. A zaraz sobie odpalimy, czekajcie, użyj. Weź to, weź to. Te takie gówniane duszyczki to pochłoniemy, to zaraz będziemy mieli wystarczającą ilość. Użyj przedmiotów, wszystko. Nie, to jest 2200, dużo to nie jest, no ale kurna. Może przedmiotu 3600. No i tak daje mało, że nawet nie ma co go dublować, nie? Tylko bohaterów najlepiej, nie? Trzeba zobaczyć, jaka jest najpotężniejsza
Ile tam zebraliśmy już tego? No, 30 tysięcy, myślę, że spoko. Teleportuj do kapliczki Firelink. I stąd przejdziemy sobie. Czyli trzeba iść do królewskiego lasu. Czy nawet trzeba zabić Guardiana? I questlina trzeba zrobić kuźwa z tą, nie? Nie. Trzeba by ten questline zrobić z. Sztabka tytanitu, to gdzie ja to mogę wbić w takim razie? Stonoga, żar, łóżko z Ikei, broń chaosu, Sif. Tak, do Sifa się idzie przez to, to będzie można zabić ten. Sześciu króli. To nie, powiedzmy, że za Sifem zrobimy sztabę. Czyli DLC-ek. 7-1, DLC i... Jedna sztaba niebieskiego tytanitu. Dobra, czyli tak naprawdę mamy to jakoś tam ogarnięte. Trochę oczywiście pomieszane, no ale... Kogo to chodzi? Mój stream, moje błędy. Ważne, że ja rozumiem, o co chodzi. No i on chyba będzie mógł mi zupdate'ować tą magiczną broń. Oh, I'm sorry. We're Venom, perhaps. Tak, wzmocnienie broni. Muszę te magiczne bronie sobie wziąć. I to jest to. Magiczny miecz. Tylko czy to kurwa będzie to, nie? Chyba to. Mam taką nadzieję. Nie ma chyba innego magicznego. Jest zaklęty. Ale to już nie to. Chodzi o magiczny. Tutaj coś na kryształ. I magiczny łuk. Nie, to tą magiczną trzeba zrobić w takim razie. Dobra, robimy ten magiczny złamany miecz. Uwaga. Mamy. A to potrzebujemy? A do broni chaosu co potrzeba? Jaki update? Na pewno biały... Potrzebujemy biały tytanit do chaosu, a nie będzie czerwony tytanit przypadkiem? Czerwona sztaba? No nic, dobra, to mamy... Max out magicznej broni. Teraz idziemy na stonogę i chaos. Cztery achievementy nam zostały do końca. Cztery achievementy, kurna, i będziemy weseli. Szkoda, że nie można wzmocnić tej butelki. Która chaosu? Tak, bo tam możemy windą w dół jechać przecież. My musimy teraz zabić stonogę, tak? Dobra. Zabijemy stonogę i będziemy mieli co potrzebujemy.
Żeby stonogę zabić. Gdzie ta stonoga jest? Tu na dół? Ja chyba tu na dół się szło. Bo tam jest droga zamknięta, bo tam jest brama do tych, nie? Wiem, co mogłem, kurna, zrobić. Przede wszystkim usiąść przy ognisku i wyrzucić pierścienie, których nie używam. No. Czyli musimy się wrócić do córy. Będziemy potrzebować założyć ten pierścień, który on ma, nie? Który dropi właśnie ten potworek. Więc musimy się wbić tak. Użyj tego bez dna. Pierdziele. I teraz tak. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Hawla też nie używam. Czary mnie są też potrzebne. To też. Równowaga mi będzie potrzebna na pewno. Tego już nie będę używał. Tego już nie potrzebuję tak naprawdę. Tego też nie. Dobra, i to powinno być git. Cześć, Marcinuszka. Teleportacja, córeczka chaosu. O, tam Marcinuszka słychać. Co tam, jak tam? Cztery achievementy mi zostały, żeby wymaksować Dark Souls'y. Jeden. Po raz chyba kuźwa któryś w życiu. Dobra, teraz usiedliśmy. O, teraz będziemy musieli wbić tu. A w ogóle to ja sobie mogę zmienić, tak? I będziemy musieli tu nagle zmienić, szybko zmienić tą taktykę. Naprawdę roadmapka jest tam już napisana. Na obroty wskoczyć po ciężkim tygodniu. A, wiem, o co chodzi. Ja mam, już mi się właśnie skończył drugi tydzień nadgodzin, więc no, rozumiem, o co chodzi, kumam. No, ja no niestety mam tylko jeden dzień, że tak powiem, odrodzenia. Więc dupa. Ale jeszcze coś czuję, że to, że zrobiliśmy teraz, to jeszcze pewnie będzie trzeba dziabnąć raz. No i są na raz, dobra. I chyba tu się szło, nie? Do tego bossa, bo tu będzie jakaś fog gate będzie. O, właśnie, jeszcze ognisko. Paczajta, paczajta. Ognisko za ogniskiem, nie? Jak ktoś narzekał na ilość ognisk w bibliotece, czy tam gdzieś w Grand Archives w trójce, no to tu też masz, kurde, zeskakujesz, już masz, kurde, kolejny. Bliziutko. Dobra. To jest kolejny bardzo fajny introduce bossa, którego wam nie pokażę. Chodź, szczurka.
Easy. I teraz możemy chodzić po ogniu. A co za tym idzie? Możemy zyskać przedmiot. Dobra, zabiliśmy stonogę. Idziemy po żar chaosu. Czekajcie, trzeba trochę poukładać ładnie. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zadań. Dobra, znowu teleportation, surakeoation. Ty, za niego 100 tysięcy dusz dostaliśmy. Szkoda, że ten pierścień ucieka, nie? Naprawdę, chociaż ja rozumiem, że fabularnie to jest zmuszone, nie? I zobaczcie, tu masz to. I tu kolejne ognisko. Chociaż nie, w trójce gorzej, bo w trójce nawet to ognisko z ogniska widać. Tam jest jeszcze gorzej. Jezu, ale jak zrobimy tutaj calaczka. Piękna sprawusza. Teraz musimy iść tam, gdzie są te Taurus demony. A właśnie, to ile bossów mi zostało? Łóżko z Ikei, Sif, Guardian, Sześciu Króli i Gwyn. Pięciu? Czyli pięć tych zostało mi, tak? Pięciu bossów. To co, zrobimy chyba ankietę, chyba odpalę ankietę, jaką następną postacią gramy, co? Co wy na to? Żeby to sobie odpalić. I byśmy sobie zrobili tak, że ja bym... Byśmy puścili, którą postacią gramy. Tak jak... O kurwa, dwóch to ja nie chcę. O ja... To, żebym se kuźwa zrobił. Zajebiście, kuźwa. Piksel życia mi został. A ja nie usiadłem na córze chaosu, nie? Na córze chaosu. A nie usiadłem. Słuchajcie, bo chodzi o to, żeby teraz do New Game Plus Plus Plus, czyli New Game Plus 3 zrobić tego kolejny cosplay. Czyli mamy tak bossów, NPC-ów, przeciwników i chyba invaderów, jak się nie mylę. Czyli mamy tak naprawdę cztery grupy przeciwników, którą będziemy sobie, że tak powiem, to ten żar odzyskam, zrobię ten żar chaosu. Jeszcze można łóżko z Ikei ogarnąć, nie? A, oni się... Aha, oni są jednorazowi! Teraz dopiero zobaczyłem, że oni się kuźwa... No to poczekajcie, mogę spulować typa? Orwa, znowu dwóch. A nie, dobra.
Tamten się nie spulował. A, no i sobie jednorazowi, a to myślałem, że oni tutaj. Tak, to tym możemy bić. Nie? Myślałem, że oni są wielorazowego użytku. Chodź, ziomek. Tam jeszcze trzech zostało. Można go ich zesnajpić. Zesnajpić. No to robimy to. Nie będę się kurwa musiał pultać tam. Ten jest bliżej. Chodź tu. Chodź tu, ziom. A ty ziom. Tak, do obrazu też nie muszę iść. Zajebiście. Zabijam ich kuźwa, tak jak zwykłe mopki, nie? Dobra, i teraz idziemy po ten przedmiot, co tutaj jest. I to jest właśnie żar chaosu. I musimy żar chaosu zebrać, zabić. O właśnie. Ten żar zanieść chyba szkieletowi, jak się nie mylę. On nam to wtedy zrobił, to będziemy mieli wszystkie bronie. I potem będziemy musieli jeszcze pójść do kowala, poprzetapiać wszystko, jak leci. Dobra. Okej. No to mamy zrobione. No to co? Zostaje nam tylko ten zrobić. Zostaje nam tylko i wyłącznie zrobić Bed of Chaos. Już teraz. Mamy tak naprawdę wsio. Ciekawe, czy Solera spotkamy. Chyba nie spotkałem, bo z Solerem chyba tylko raz żeśmy zagadali i nie ruszyliśmy w ogóle jego questline'a, tak samo jak większość NPC. Naprawdę, jakby olać NPC-ów, to naprawdę ta gra jest, no kuźwa, nudna, nie? Bo tak, Sigmajera to w ogóle nie widziałem go, w ogóle nie miałem z nim styczności, nie? Naprawdę, serio wam, ja go nie widziałem w tym playthrough. Co daje też, że Sigmajerki też nie żeśmy nie dziabnęli. Kto tam jeszcze był? Solera widzieliśmy tylko na moście. A i przy ognisku w Lochmodan, Boże, przy Lanor Londo. Potem jeszcze widziałem tego. Potem słyszeliśmy o tym kuźwa czarodzieju, kto był uwięziony. Piromanty w ogóle nie widzieliśmy. O, tego nawet widzicie, nie ma go tutaj. Generalnie tu powinien być, nie? A czekajcie, to ja muszę wziąć. Odwróćmy. Pustaka.
Zagubiony i zalit. Właśnie musiałbym jeszcze sprawdzić, gdzie są te kurna wielkie dusze i w ogóle, nie? Bohaterów. Bohater chyba jest najbardziej opłacalnym. Opłacalną duszą. Bo dzielny bohater tak średnio. O, tam i tam leży, widzicie? Tam, o. Jakiś. Tam gdzieś jest. Słuchajcie, ognisko, nie? Dla gościa, który jest spostrzegawczy. Chociaż nie, jak on jest nierozpalony, to on wtedy go nie widzi, nie? Tak, tam nie musimy iść do tych robali. Naprawdę, tutaj na kolejne, jak już będziemy mieli wszystko wymaksowane, to naprawdę nie ma sensu, kuźwa, tutaj nic robić, nie? To tylko rush na bossów i tyle. Zobaczyć, przy którym New Game Plusie ja już się, kuźwa, zatnę na tyle, że nie będę już ogarniał. Tego jestem ciekaw. Zostawić sobie tylko tam minimalną ilość tych itemów przy sobie i go, nie? Expa to nie potrzebuję, wystarczą mi tylko te dusze. Tego trzeba zabić, bo tam zaraz będzie walka z kolejną córą Chaosa. Coś drapniesz? Oczywiście, że nie. No, córeczka jest tutaj kolejna. Kuźwa, no było. Jeszcze Kirak. Hello there. I dobra. No i teraz tylko czekamy, ile nam zajmie, kuźwa, walka z tym, kuźwa, jełopstwem. Jezu, jak ja tego nie lubię. Serio, nie cierpię, kuźwa. Można było jakoś go... Że jest sposób, żeby tam się dostać do tego, nie? Granatami chyba rzucało, nie? Kurwa, przeżyłem. Nie wierzę. Wydaje, że tam...
Ja nie mogę się, kuźwa, właśnie tego nie cierpię. To znowu trzeba będzie przebiec, kuźwa, całą drogę, nie? Masakra. Tam się jakoś gra... Wiem, że kurde, oglądałem jakiś tam kiedyś... Aha, tylko że teraz muszę założyć chyba... A, muszę założyć pierścień, kurwa, tak będzie trzeba za każdym razem, nie? Pamiętam, że właśnie pierścień jaki, że... Tam był jakiś kurde sposób, żeby można było zniszczyć granatem właśnie te kuźwa, rzucać jakoś tymi, tymi. Żeby on mi nie sięgnął i wtedy można było raz, dwa i się już tylko został skok w górę, nie? No co, dużo mi co, to teraz tylko tam dobiec, nie? Nic innego nie zostało. Ktoś by to miejsce dzisiaj gliczuje postać? A on tu jeszcze jest, patrzcie, mi się wydawa, że on jest jednorazowy. Tam jest oczywiście też droga do tego. Skrócik, no ale ona niepotrzebna. Bo jak dobrze pójdzie i szybko to zrobimy, to chyba będzie można. Bo to tak naprawdę są trzy podejścia, nie? Znaczy minimum są dwa podejścia na łóżko, nie? Ikeowskie, bo mamy tak, zabicie tego, zabicie... Właśnie zabicie jednego, potem dojście do tego drugiego i w momencie, kiedy my dochodzimy do tego drugiego, to on już się właśnie skupia inaczej, nie? Wiem. Dobra. Nawet nie mogłem się ruszyć. Dobra, podejście numer trzecie, czyli teraz skok do środka. Nie wiem, jak ludzie robią to za pierwszym razem. Raz mi się udało, nie? Na którymś z tym playthrough. To mi się udało, kuźwa, to zrobić, że na raz byśmy to poszli. Chyba, nie? Fartem. No, na tym New Game Plusie to udało się zrobić. To już niestety nie idzie. Dlatego, że byłem smaugiem, więc więcej wytrzymywałem, kurna. Nic się wytrzymywało. Czyli co? Zrobiliśmy Smauga, zrobiliśmy... Tak naprawdę zaraz zrobimy Chestera. No i po tym, po łóżku zrobimy ten. Bo tam widzę, są ile? Jest 5 rund, więc 5 bossów. No to tak naprawdę będziecie mogli zaraz... Chyba, że wybierzecie kogoś innego, nie NPC-a. To coś będzie trochę dłużej trwało. Ilu was jest? 10 osób. No dużo nie ma. Jakieś pojedyncze ludzie będą głosować. Kim mam grać teraz? Kuźwa, mało jadłem, kuźwa, wbija się jak po wczorajszym obiedzie, nie? Ciekaw jestem, kogo teraz... Kim będziemy grać na New Game Plusie? Ten już, kurde, czaruje, nie? No i teraz pytanie, czy ja... Czy mnie nie zepchnie? Wracając po... No właśnie. Kurwa, masz, serio? No patrz, no nie odzyskałem, nie? Znowu, kuźwa, te dusze, no. Jest bardzo agresywny ten, to łóżko chaosu jest bardzo agresywne, jak na standard, nie?
Męczymy się? Czekajcie, z kim my się tak męczyliśmy na New Game Plus? Co? Kto to? Kto tu teraz tak ciachał mocno? Sid? Ze Sidem mieliśmy problem? Nie, z jakimś szybkim przeciwnikiem. Kto to był? Manus? Nie, Manusa żeśmy zabili też za pierwszym czy za drugim razem. Ale jak kurna, z kim myśmy się dziabali w tym? Pamiętacie w New Game Plusie? Na kim się zatrzymaliśmy? Nie, na pewno nie na duo. Gwinie też nie. Gwin też poszedł na pierwszym razem. Gwin. Sif nie. Artorias też nie. Anus też nie. Na kim żeśmy utknęli? To już żeśmy nie zrobili, tylko kuźwa kogo? No to jest pytanie. Don't know, powiem wam szczerze, nie wiem. Nie wiem, na kim żeśmy się... Na kim żeśmy nad kim utknąłem. No tak. No przecież kuwa jest. No, jak za pierwszym razem zrobiliśmy to kuźwa na New Game Plus, to teraz na New Game Plus Plus to kuźwa... Ach. Najgorzej, że tych kurna jego pięści nie da się ominąć, ani kurde zrolować, on po prostu cię zepchnie. Nie, może obrażeń nie dostaniesz, ale cię kuźwa zepchnie, nie? Nie, trzeba poczekać, aż machnie łapą i po machnięciu łapą trzeba się w takim razie rzucić, nie? Jeszcze trzeba, i ja znając życie, uwierzcie mi, że jak uda mi się wskoczyć, to nie wyląduję na desce. Albo mnie zepchnie, bo też ostatnio było tak, że wszedłem do mnie pierdzielony zepchnął. Kurde, muszę zmasterować sobie ten motyw z granatami, nie? Z rzucaniem tych kuźwa granatów. Że można się, no pamiętam, że się podbiegało gdzieś. Rzucało i szło dalej, nie? Potem znowu rzucało się. Nie wiem, czy się nawet pod całym tym nie stawało, nie? Pod samym Bed of Chaos. Czy nie stawał po prostu i rzucałeś cyk, cyk. On dropił, spadałeś od razu na przejście i szedłeś do... To chyba jakoś tak to było. No nic, spróbujemy. O, patrzcie, tak szybko padłem, że tutaj już mam ten. Poczekaj, Kudy, aż on dropnie. Teraz poczekaj. Raz, dwa. No, kurwa, serio? Krzaczkiem mnie zepnął. I teraz. Panie, spadłem. Kurwa jest. A jest, kurwa. Dziękuję. Mamy to. A duszę dawaj. 128 tysięcy. Dobra, czyli mamy zrobione już... czekaj, co ja tam mam do zrobienia? Żar chaosu, łóżko z Ikei rozwalone. Czyli teraz broń... Maksowanie broni chaosu. Czyli wbijamy do... Katakumby. Chyba katakumby mi się wydają. I teraz pytanie, czy do właśnie broni chaosu nie jest potrzebny niebieski tytanit? Mi się wydaje, że czerwony tytanit powinien być potrzebny. Chyba, że mam czerwony sztabę tytanit.
Suppose you left that Edna with me. Old Vamos would never let you down. No, not ever. Yes, splendid. Splendid indeed. My, oh my. You precious little thing. O, nawet nie mogę. Broń chaosu. Czyli trzeba wzmocnić broń. W takim razie. Jakąś broń sobie weźmiemy, którą ją skaosujemy. Tylko tą, którą można zrobić, bo nie wszystkie można, nie? Falkiona widzę, można. I teraz modyfikuj. A to nie użycza wszystko, kurwa. O ja pierdyle. Czyli co trzeba to zrobić? Ognisty. Ten ognisty wzmocnić i potem chaos? Tu był te falkion. W sensie zielonego tytanitu można sobie szastać trochę. Dobra. Modyfikuj. O, jest. Falkion chaosu. Dobra. Wzmocnij broń. I teraz grudka czerwonego. No, to powiem wam, mało tego jest. Sztaba czerwonego tytanitu, kuźwa, jeszcze jest potrzebna. Nie niebieski tytanit, a sztaba czerwonego tytanitu. Źle przeczytałem. Kurna. Dobra. Sztaba czerwonego tytanitu. Sztaba czerwonego tytanitu. Pożecze chaosu. Pożeracze chaosu w zaginionym skarb w trującym labiryncie w zgubionym Izalith. Gdzie można dojść po korzeniu na prawo. Następnie trzymaj się lewej strony obok. Zapadnięty się podłoga, gdzie widoczny skarb. Podążaj korzeniem najbliżej lewej i zejdź nim w nadół, gdzie będzie widać grupę pożeraczy chaosu. Musisz wskoczyć w dół, więc lepiej wcześniej ich zabić. Założyć zardzewiały żelazny pierścień, jeżeli walczymy z nimi wręcz. Uważać, po oczyszczeniu terenu udaj się jeden wyjście, skręć dwa razy w lewo na dziury bez dna. Potem w prawo znajdziesz jedną sztabkę, można również zdobyć, wymieniając się ze snaglem za ulepszony płomień piromancji. Plus jeden, plus zero. No dobra, to trzeba jeszcze, kuźwa, czerwony Titanite znaleźć. Czyli musimy gdzie wbić? Pożeracze chaosu dropią, ale to nie. Mówi pójść, wiem gdzie trzeba iść. Znowu wrócić do Lost Izalith. Musimy znowu iść. Aha, tylko że... Jak mnie to wkurza, że trzeba, kurwa, teraz całą drogę znowu przejść. Nie, coś źle. A nie, dobrze, zjadę na dół. O Boże, 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 Bożenko. Nic nie potrzebuję do nich, bo to leży, tak? Gdzieś tam. Dobra, ogarniemy. Po prostu załam. Kuźwa, to światło, niech w końcu słońce zajdzie. Będzie normalny kolor mnie, a nie niebieski, kurna. No dobrze, słońce, potrzebuje trochę słońca, kuźwa, człowiek, nie? Dobra, to jest godzina 12. Piękna rzecz. Pranie zrobiłem, dobra. Pomyślę, żeby czy czegoś nie zapomniałem, ale... Chyba wsio. Zrobimy sobie save. Dlaczego tu, kuźwa, nie ma tych? To brakuje mi właśnie z Dark Souls 2 i 3, kurna, tego, że masz... Każde ognisko się odpala, nie? A nie, że musisz, kuźwa, tylko jakieś pojedyncze, specjalne, takie główne huby. Jedna rzecz, która... A, jeszcze jedna rzecz. Powiem wam tak, jest jedna rzecz w tej grze,
która trochę się nie trzyma kupy. Nawet trochę bardzo. Bo jeżeli weźmiecie na przykład w Firelink Shrine, Anor Londo, chyba kogoś gdzieś jeszcze było, że jeżeli zabijesz strażniczkę płomienia, to ognisko obok gaśnie. To powiedzcie mi, dlaczego w innych miejscach to nie działa? Dlaczego na przykład tutaj no, nie ma nawet strażniczki płomienia? Albo na przykład w innych miejscówkach, nie? Tylko w jakichś wybranych, gdzie jest ta mechanika. Any thoughts? Tam po lewej stronie jeszcze widzę jakiś skarb do wzięcia. Co, wezmę to ognisko i zobaczę, co to są za przedmioty. Bo tam jest pod tym glutem po prawej stronie. Tylko najpierw tu muszę się kurna zrespić ładnie. Zrobić sobie quick save'a i teraz właśnie idziemy do tego. O, gdzieś tam widziałem, nie? Przedmiot. O, tam leży, widzicie? Dwa nawet. Ale tego nie da się przejść. Jak nie, jak tak. Ktoś zginął, nie wiem dlaczego. To jeden drugiego zabił? Boskie błogosławieństwo. A. God blessing. No, trzeba będzie zbić się tam na dół. Chociaż nie, bez sensu, mogliśmy... Nie, córy chaosu, nie. Można było jeszcze te drzwi otworzyć, nie? Tamte drzwi jakbym otworzył, to można byłoby skrótem podejść wtedy. Od strony tego kamiennego demona. I on wtedy otwierał nam skrót i byśmy centralnie weszli tutaj przodem, a tak musimy naokoło krążyć. Bo to byśmy weszli tamtym mostem, nie? Chyba. Dobrze mówię? Czy z drugiej strony jest most? Zaraz zobaczymy, muszę sobie przypomnieć. Tak, to jest ten most, co tu widzicie, nie? To tam jest demon kamienny, czy jak on tam się zwie. No i byśmy stąd przeszli właśnie na górę, a tam muszę wejść. A tak muszę teraz się kuźwa naokoło ogarniać. Żeby kuźwa zdobyć sztabę czerwonego tytanitu, żeby zrobić Chaos Weapon. I żebyśmy mogli iść na Sifa i potem wbić się na DLC-ka. To nie potrzebuje DLC-ka, bo nie potrzebuje niebieskiego tytanitu. Nie wiem, co mi się uwaliło, że jest potrzebny niebieski tytań. A, bo ja głupi patrzyłem chyba na przedmioty. Nie to, co trzeba chyba. I dlatego, kurde, mi się popierdzieliło, że ja muszę tam wejść.
Tam w prawo chyba jeszcze jest droga, nie? Jak się nie mylę. Jest jeden ten taki. Dobra, teraz ja nie potrzebuję tego, ja potrzebuję... Nie mów, że ja ten kurwa pierścień oddałem. Oj, Kudi, ty jesteś jednak debil, nie? Po prostu kurwa nie wierzę, nie? No tu nie mogę się rolować teraz, nie? Dobra, i gdzieś tutaj jest sztabka czerwonego tytanitu. Niestety nie mam zielonego pojęcia gdzie, gdzieś tutaj. Spadnij w drogą niewidzialnej ścieżki, cofnij się tam. Drugą możliwość znaleźć w pierwszej sekcji królewskiego lasu. Nie, to jest czerwone. Podążaj korzeniem najbliżej lewej. O, tu coś jest. Jest. Mamy to. Hell yeah. I teraz katakumby. I moi drodzy, mamy wszystkie achievementy związane z brońmi zrobione. Zostały nam tak naprawdę trzy, tylko trzy. Tak, bo magiczny chyba mam, czy kryształowy. Wzmocnij broń. Moi drodzy, patrzcie teraz. Pa, pa, pa. Hell yeah. Cześć. Moje dziecko jest twoim fanem. Dominik, hej. Cześć. Dobra, moi drodzy, mamy to. Trzy achievementy do calaczka zostały. Trzy achievementy. Czyli nie potrzebujemy już niebieskich tytanitów. Nie potrzebuj... A, Sifa potrzebuje. Potrzebuje Sifa, nie potrzebuje sześciu. Kurde, zaraz będzie koniec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 czynności jeszcze trzeba zrobić. Ale jeszcze, moi drodzy, jedna rzecz. Pamiętajcie, że trzeba wszystkie bronie, ale jeszcze potrzebujemy do tego... Już dropów żadnych nie potrzebuję. No nie. Muszę zabić Sifa teraz. Kto miał tą pieczęć do kupienia? Koleś w tym? Żeby dostać się do walki z Sifem, trzeba pójść, otworzyć to przejście. Ale żeby to przejście otworzyć, to miał to... Sklepikarz tu chyba. Nie ten. A chyba ten miał. Tego się chyba kupowało pieczęć, nie? Artoriasa. Czy nie ten? Czy u... Jak on się nazywał? U tego się kupowało, czy kupowało się u tego gościa?
Nie, kurde, rezydencji. To nie ten. To ewentualnie mógł sprzedawać jeszcze... A może sprzedaje to kuźwa ten? A może sprzedaje? Kowal po prostu. W parafinie umarłych. Dobrze, bo stąd właśnie byśmy przeszli od razu do... Chyba on sprzedawał. Się już tu popierdzielił. Tak, on ma. No, tak jak musimy tutaj iść. Bo Sif tutaj sobie mieszka. Dobra, czyli zostało nam to. Ostatnia właśnie dusza. A właśnie, ty, poczekajcie, my powinniśmy... Gdzie jest myszka? Myszka mi uciekła. A, tu jest. Moi drodzy, czemu nie mówicie, że trzeba ankietę zrobić? Kim będziemy przechodzić następną tą? Teraz tak, poczekajcie, mamy... Klinga chaosu, to. Tak, Sif, trzecią duszę Sifa potrzebuje, bo Sif da nam trzy bronie. A my, moi drodzy, musimy zrobić, że tak powiem, ankietkę. Jesteście gotowi? To teraz tak. Zostało nam ile tam? Sif, królowie i Gwyn. Trzy, tak? Czyli tak naprawdę... którą... grupą... Nie. Set postaci z której grupy. I teraz tak. Boss. NPC. Przeciwnik. I... atakujący. Invader to jest najeźdźca. Najeźdźca, chyba tak to się pisze. Dobra. Możecie wykorzystywać punkty. Zanim ja dobiegnę do tego, to macie tak z... Was jest ile? Ilu was jest? Kurczę, nie widzę. Dobra, to dam wam 5 minut na to, żeby wybrać, który set postaci wybieramy, tak? Czyli tak naprawdę wy teraz macie... do wyboru. Bo teraz na przykład mamy set NPC-a, nie? Ale są jeszcze sety przeciwników, czyli na przykład jakich, wiecie, tam kurde, żołnierzy, Silver Knightów, takich pierdoły, nie? NPC to są po prostu postaci, z którymi można pogadać, nie? Czyli każda postać, z którą możemy rozmawiać, to jest NPC. I oczywiście boss, czyli na przykład set jakiegoś bossa, którego możemy ubrać, nie? I teraz wy wybierzecie, z którą ta grupa, która dostaje najwięcej punktów, no to z tej wybieramy jakąś postać potem. W zależności ile tych postaci jest, tyle będzie rund, nie? Więc wybierzcie sobie teraz jakąś postać, jakąś grupę postaci, z której będziecie zaraz losować konkretnego gościa, gościówę, którą będziemy prowadzić. I ja oczywiście będę starał się robić... grać, że tak powiem, mniej więcej setem, którym ona jest i brońmi, której może ona używać. Nie musi, ale może używać, nie? A więc proszę was, zagłosujcie. Nie krępujcie się. Generalnie mogę wam powiedzieć, że bossem, który można ubrać, to jest na przykład Ornstein,
Na przykład takim przeciwnikiem, bossem może być Gwyndolin, może być, dajmy na to, Artorias, może być też, kto tam był na przykład z tych bossów jeszcze. No jest tych przeciwników trochę, nie? Z NPC-ów, no to możemy grać, nie wiem, Solerem, Pachesem, kuźwa, jakimiś sklepikarzami, piromantą, no tego jest, no dużo, nie? Do tego jeszcze przeciwnikami to są, dajmy na to, zwykli żołnierze, Black Knighty, Silver Knighty, kto tam jeszcze z takich przeciwników jest? Ci nie umarli chyba oni się nazywają, czy ci scholołowani. No a najeźdźcami jest na przykład Kirk, jest ten paladyn jakiś tam, nie? Najeźdźcą może być tam, nie wiem kto jeszcze, no tam tych najeźdźców też kilka grup jest, nie? Które oczywiście set możemy ubrać, nie? Nie mówię, że będziemy tak, tylko w jakim secie, więc bardzo was proszę, żebyście sobie przemyśleli to i sobie właśnie wybrali postać, którą miałbym po ogarnięciu ograć, nie? A ja nie mam, a nie mam, dobrze. A, to już wiedziałem, że źle zrobiłem. I zginę. A nie, pa. Co? Daj dogo, co? Dziękuję. Dawaj. Przymierze Artoriasa. I po sprawie. No, głosujcie moi drodzy. No, ile was jest tam? 15 osób, no. Bierzcie udział w ankietce. Kim mielibyście grać, albo kim chcielibyście grać. Dobra, to mamy, to mamy. To co, zostało nam 6 króli. Czyli co, wbijamy do Anor, do New Londo, czyli... A, NPC-a wybraliście. No dobra, moi drodzy, to idźmy do kapliczki Firelink. Tak. No to słuchajcie, dobra. Wygrał NPC 2 głosami. Więc teraz, moi drodzy, zrobimy sobie krótką przerwę. I zrobimy losowanie. Czyli kim chcecie teraz, żebym grał. Więc zostało na grup NPC-ów, mamy 4 grupy NPC-ów. I mamy ilu przeciwników mamy, ile bossów jeszcze do zrobienia? I mamy 2 bossów tak naprawdę zostało nam, czyli 6 króli i Gwyn, nic więcej. Dobra, to tak naprawdę musimy teraz zrobić to. Czyli tak, robimy tu, wbijamy tu i teraz tak. To są NPC, w których mogę się przebrać. To jest czarodziej, to jest Big Head Logan, czyli też czarodziej, to jest chyba Piromanta albo Chaos Manta. Tu jest też piromanta, no bo są czarodzieje piromanci, nie? I teraz tak. Pierwsza runda to jest, nie? Pierwsza runda. I teraz macie Griga, Logana, Ingwarda, Laurentiusa i Quailane z Izalith.
Tak więc na szybko, 2 minuty ankieta, 1, 2, 3. Wybieracie, którą z tych postaci miałbym grać. Grigiem, Loganem, Ingwardem, Laurentiusem czy Quailaną. Wysyłacie, nie? I będę mniej więcej tak próbował się wczuć w ich rolę, tak? Czyli jak tu mamy czarodziejów, to będziemy walić czarami, piromanta, piromancją, nie? Chaosem czy coś tam, nie? Więc śmiało, głosujcie. Wybierajcie przeciwników, których mam się wbić. No, moi drodzy, co tam? Nie spać. Nie spać, zwiedzać. Potem wbijemy ich do finału. Teraz już tutaj zmienię, że... A kurna, sorry. Dobra, nie mogę tego zmienić. Dobra. Tak więc... Zostało mi jeszcze parę sekund. I ostatnie sekundy, moi drodzy. I... O, 4, dobra, to już nawet wiemy, kto wygrał raczej. Czyli do finału dostaje się... O, O, już Quailana dochodziła tam, widzę. Czyli Logana wybieracie, dobra. I teraz mogę właśnie New Game Plus Plus, to jest już, nie? A, bo to poczekajcie, to nie tak to działało. O, to jest finał New Game Plus i teraz robimy... Finał New Game Plus Plus Plus. I teraz tutaj Logan. A, bo to trzeba osobno chyba, nie, to się razem kopiowało przecież. A, chyba trzeba będzie osobno. Czyli do finału przechodzi Logan, wielki kapelusz. I moi drodzy, druga runda. Możecie wybrać z tych osób. Czyli runda druga. Czy mamy grać Rayą? Czy zawiedzionym wojownikiem? Czy Nikiem z Torulundu? Z Solerem z Astory? Czy Lotrekiem? I to samo, 2 minutki. Proszę bardzo, głosujcie. Wybierajcie. Kto z tych przeciwników ma być, którym z tych NPC-ów, w którym z tych NPC-ów mam się wcielić na New Game Plus Plus. Czy Rayon, która prawdopodobnie chyba wali cudami, zawiedziony wojownik wali chyba wojownikiem i tu są wojownik, tu i tu wojownik, nie? Z czego chyba ten jeszcze używa cudów? Jak się nie mylę, a Lotrek chyba jest bardziej zręcznościowy niż ten, nie? A, tu już chyba widzę, kto wygra. No widzę, nie ma chyba żadnych tych... Nie ma chyba żadnych wątpliwości, kto tutaj się nam pojawi. Tak więc, no mówię. Która z tych postaci waszym zdaniem jest na tyle interesująca, żebyśmy zrobili jej run na New Game Plus Plus Plus? Oczywiście osoba, która... postać, która już została wybrana, wypada, nie? Z kolejnej rundy. Więc tak naprawdę, no trochę tych... To są tylko NPC.
A jeszcze mówię, są bossowie, są jeszcze inwajderzy i są jeszcze przeciwnicy zwykli, nie? No, jakieś paręnaście sekund zostało, moi drodzy. Nie krępujcie się. Dobra, już chyba widzę finał. Czyli do finału przechodzi Solar Zastory. Czyli Solar Jar, można spróbować Solar Jarzem przejść. I moi drodzy, runda trzecia. W rundzie trzeciej biorą udział Oswald z Karimy, Shiva ze wschodu, Domhol z Zeny, Zygmire z Kateriny i Zawiedziony Handlarz. Bardzo proszę. Kim miałbym, kto z nich miałby, że tak powiem, wziąć udział w finale z tej grupki? Ten, szczerze wam powiem, nie wiem, z czego korzysta. Tu widać, że z miecza. Ten też nie wiem, czym walczy. Ten chyba Zweihänderem, jak dobrze pamiętam, a ten chyba jakąś buławą wielką i tarczą. Czy jakoś tak. Tak więc głosować, nie krępować się. Została minuta jeszcze. Was tak mało, niby 16 osób, a kurczę, żaden się tutaj nie, mało się angażujecie w tę zabawę. No, paręnaście sekund zostało. Czekam. Jak się nic nie zmieni. I Zygmire, moi drodzy. Zygmire of Katarina. Został wybrany do finału. I moi drodzy, ostatnia rundka z finału, czyli czwarta postać do wyboru. Runda czwarta. I teraz tak. Kobieta Rycerz Mrocznego Księżyca, Strażniczka Płomienia w Nowym Londo. Ostrze Wady Keiran, to ta, co lubi, zakochała się w... Jak on się tam nazywał? Artorias. No, Pachesa chyba nie muszę nikomu mówić. I go. Sokole oko. Łucznik z dodatku. Tak naprawdę te dwie postacie są z dodatku. Tak więc proszę bardzo, ostatnia rundka. Wybierajcie, kim my grać będziemy. Nie krępować się, głosować. Już słońce wchodzi mi na ekran, więc muszę niestety zasłonić okno. Wybaczcie, ale no muszę tak zrobić. Muszę też rozpalić światełko, więc troszkę odzyskamy
koloru. No, widzicie, już jesteśmy... Już trochę lepiej wyglądam, kolor już normalny. Dobra, chyba już wiemy, kto wygra, co? Więc tak, to jest strzeliczka płomienia, ona wali chyba z jakichś krótkich mieczy. Ta wali z ostrzy, dwuręczna, tak ma dwa noże, chyba jeden mroku, drugi jest... Jeden mroku, drugi ognia. Paczes chyba wali z włóczni z tarczy, a ten wali z ogromnego łuku, nie? Dobra, tak więc chyba już wiemy, jaki będzie rozkład sił. No, ostatnie paręnaście sekund. Raczej nic się chyba nie wrzuci. Więc chyba Paczes przechodzi do finału. Mhm, tak. Dobra. Paczes wygrał. No to dajmy go tu. Więc tak wygląda, moi drodzy, grupa finałowa. Ale to jeszcze nie rozstrzygnięte, moi drodzy, to jeszcze nie rozstrzygnięte. Ja już... A, nie mogę teraz ankiety odpalić, dobra. No widzę, że Zamrzyk tu wariuje z tymi, dobra, punktami. Więc na ten moment odstawiam to. Na ten moment odstawiamy to. I wbijamy dalej na Soulsiki. I moi drodzy, sobie to zapiszę, żeby nie stracić. I lecimy z do Anor Londo, New Londo. Po co? Po wpierdziel! Przymierze otchłani. Więc, moi drodzy, trzymajcie pasy. Co 2,5 godzinki? No teraz żadnego... Znaczy nie, teraz farmy żadnej nie będzie. Jedyne co tam zostaje z farmy, że tak powiem, no to tylko i wyłącznie... Nie, no nie mamy żadnej farmy. Wszystko jest ogarnięte. Muszę... A nie, mam klątwę, dobra. No tak naprawdę mamy to zrobione wszystko. Dropu żadnego nie potrzebuję. To żeby się uchronić, jeżeli coś tam się... uroni. Ty no, kurde, jaki to ma zasięg. Tam zeskoczy to. Kurwa. Tu ogniska nie ma, nie? Chyba. Ale jaki skrót był przecież. Ja pierdyle. Czekajcie, jak tam było?
A, dobra, już wiem jak iść. O kurwa. A co, to nie ma wejścia? O ty dziadu. Żebym kurna źle poszedł. Górą trzeba było iść. A nic, no co, no... Nie wszystko człowiek może pamiętać, nie? Nie w moim wieku już. No i boss. Trudne, co? Dobra, teraz tylko liczymy, żebyśmy przetrwali to. Abyss. Nie powiem, że mam duży damage. Ale coś bardzo mało obrażeń zadałem. Po 400. Nie wiem, co on wysysa ze mnie. Kurwa. Już się kuźwa ledwo wyrabiam, nie? Tego ataku nie znałem. Oj, kurde, już chciałem uciec. Drugi raz? No już bez jaj, no. Ludzie. No to jest trzeci, nie? Zaraz się czwarty aktywuje. Czemu tak tankuje strasznie? O, już jest, kurwa, ziomek. Noż kurde, rusz! Dupę. Piąty? Co to kurde, oni się w kółko respią? Ja pierdolę, widzieliście to? Piąty odpalił. Dobra. No, jedyne, czego brakuje mi w tym wszystkim, moi drodzy, wiecie czego? Tego, że właśnie chyba ostatniego bossa zabiliśmy, potrzebnego do ukończenia gry. Tak. Idziemy teraz szukać wszystkich rzadkich broni. Ale najpierw zrobię rzadki, zanim zrobię rzadką broń. Czekajcie, czy ja mogę? Mogę.
teraz trzeba będzie ogarnąć sobie. Teraz tak, ja muszę wrócić do... Oddać duszę kogo? Manusa. Muszę oddać duszę Manusa, żebym mógł czar odzyskać. I pytanie, kurna, właśnie. Czy Manus... Czy dusza Manusa nie jest potrzebna do czegoś jeszcze? Dusza Quelag, Motyl, Gwyndolin, Golem, Ornstein, Żelaznego Golem, Gwyn, Sif, Priscilla, Motyl, Quelag, Gwyndolin i Artorias. A nie, to jest jedna. Tak? Tak, to jest jedna dusza. Czyli dobra, czyli mogę duszę tego oddać już. Tak, ja muszę pójść tam, ale ja nie chcę tam iść. Ja chcę po prostu wrócić do... Dobra, teraz robimy, wiecie co? Wszystkie czary. I teraz pójdziemy po duszę. Po wszystkie... Robimy wiedzę mędrca, zrobimy honor rycerza zaraz. I zostaje nam tylko ostatni achievement za ten. Ostatni achievement zostanie nam za zrobienie tego. To. I teraz bierzemy. Tak? Aha, tylko że ja kurwa wszystko oddałem. Jaki ja jestem głupi, no. Kurde, dlaczego z ciebie taki debil jest, no. Chyba tam jest ognisko chyba. Ja pierdziule, no. To jest jakaś kurwa żenada, no. Na szczęście jest tu, kurna, to. Potrzebuję duszy. Bo tak naprawdę już mogę wszystkie dusze wziąć. O, nawet mam dwie dusze Manusa. Dobra. No i teraz, moi drodzy, lecimy gdzie? Aha, tylko że teraz będą się telepnąć. Pytanie, czy będą się wytelepać stąd? A nie, stąd... A no tak, teraz kurwa są te jełopy, nie? Dwa tysiące dają, kurwa, te, nie? Ziomki, zobaczcie. Jak urośli, nie? Teraz robimy tak. Pyk. Dusza Manusa. Wyrzuć. A co jest? Aha, bo chyba trzeba wyrzucić. Wyjść z gry chyba? Jakoś tak to było. Chyba, jak nie, to zjebaliśmy. Nie, no chyba jest. Bo tak jak robiliśmy, też coś zdobywaliśmy stąd, nie? Jakiś czar. Bo jakiś coś żeśmy tu zyskali. Pierścień chyba, nie? Tak, pierścień tego żeśmy zrobili. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Jest! Pościg. Dziękuję. Chyba, że nie.
Co jest, kurwa? Ty, achievement, odpalaj się. Ej no. Czemu się gliczujesz, jełopie? Już masz kurna wszystkie czary. No nie gadajcie, że się zgliczował, nie? Chyba, że nie wyskoczył. Chuja. Ręce mi opadają, nie? Naprawdę. O co chodzi z tym gównem, ty? Przejrzałem 3 razy, kurczę, i znalazłem, że nie mam tego jednego czaru, nie? A najwidoczniej chyba trochę więcej, kuźwa, nie ma. No kurwa, nie wierzę, no. Mam wszystkie czary, wszystkie cuda. Z jakiegoś powodu, kurwa, mi ich nie zalicza. Nie rozumiem. Ktoś mi to wyjaśni? Zobaczcie w necie, czy jak się zgliczują te czary, czy można wyrzucić i włożyć jeszcze raz. Może trzeba tak zrobić, żeby gra zarejestrowała, że ja biorę te rzeczy, nie? Powiem wam szczerze, że jestem już coraz bardziej zniesmaczony tym faktem, że to tak po wuju działa, nie? No to już jest, no to już nie jest zabawne. Bo gościu, kurde, człowiek zbiera to wszystko i kurwa, te achievementy nie wpadają, no. To kuwa nie jest śmieszne nawet. To co, za przedmioty też nie dostanę, kurna? Nie, wrzucę może do tego gówna, tam wiecie, gdzie jest, no, do ogniska, to bez dna coś tam. Okej, okay, i teraz tak, moi drodzy. Zaraz to zrobimy. Najpierw bronię z duszy wrogów. Kryształowy żar, dobra. I teraz tak. Modyfikuj wyposażenie. O, jest. I to jest to. I teraz tak. Pierwsza jest Klinga Chaosu. Klinga Chaosu. Jest Klinga Chaosu? Nie ma. Czyli by katanę na plus 10 trzeba zrobić. Dobra. Na plus 10? A nie, to z plus 10 to nie. Katana jakąś. Dobra, szukamy katany. Trzeba katanę. Katana na plus 10. To są te, nie? Uchi katana czy aj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 
Skalują się na to samo. Cięcie, pchnięcie, cięcie. Dobra. To weźmiemy... I jajo to, uchikatane sobie zostawię, dobra. I to muszę na plus 10 zrobić, tak? Tylko pytanie, że on chyba na plus 10 nie da rady tego zrobić. Nie, on chyba nie ma... Tak, on kurwa nie robi na plus 10 broni, dobra.
Kryształowa tarcza pierścieniowa. Potrzebujemy tarcz na plus 10. Kryształowa tarcza pierścieniowa. Bardzo proszę, jest. Na plus 10. Kryształowa tarcza z wzorem... A nie, 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 to nie to, nie to. O to. Mamy. Wielka tarcza Artoriasa albo tarcza pierścieniowa. Dobra, najpierw zrobimy sobie to, nie? Kryształowa tarcza pierścieniowa. Dobra, co mamy już, to usuwamy. Bum. Łuk Mrocznego Księżyca. Łuk Mrocznego Księżyca. Tylko patrzę, co tu jeszcze można, żeby może jakieś inne... Nie, dobra. Łuk Mrocznego Księżyca. Okej. Dobra, mamy Łuk Mrocznego Księżyca. Następny. Broń typ pięści. No to tego nie mamy. Więc może zrobimy włócznie. Mamy jakąś włócznię? A co potrzebuje? Włócznia Zabójcy Smoków. Nie mam. To może topór golema. Też nie mam. Wielki miecz wielkiego władcy. Wielki miecz wielkiego władcy. Mamy. Dusza Gwyna. Dobra, to mamy. Usuń. Wielka tarcza Artoriasa. To nie mamy, bo oddaliśmy, tak? Wielki miecz Artoriasa. Też nie mamy. Bo już oddaliśmy miecz. Wielki miecz Artoriasa też nie ma. Życiodajna kosa. Tu jest. Kosa, bicz, halabarda. No dobra. Życiodajna kosa. Róg księżycowego motyla. Nie ma. Miecz Furii Quelaag. Nie mam mieczów w ogóle, nie? Trzeba to porobić, kurna. Cynowy katalizator Mrocznego Księżyca. Tu jest. Katalizator czarodzieja. Cynowy katalizator Mrocznego Księżyca. A jeszcze jest katalizator Manusa na przykład, o. No jeszcze jest jeszcze tutaj. Tylko pytanie, nie? Dusza Manusa. Katalizator Manusa. Nie wymaga, ale biorę. Dobra, mamy wszystko. I teraz wracamy się do... Wracamy się, potrzebujemy, kurna, aż zrobić w pizdu dużo broni. O Jezus Maria. Dobra. To musimy się telepnąć do kowala. Weźmy teraz wszystkie rzadkie bronie. Oby to kurwa weszło, nie? O się kuźwa zdenerwuje. Oj, będę złe złoszczony. I teraz tak. Wzmocnienie broni. Ja potrzebuję teraz tak. Katanę na plus 10 zrobić. Czyli musimy teraz modyfikację wyposażenia. Tutaj. Dobra, mamy katanę na plus 10.
Pyk. I zaznaczamy, że mamy na zielono, że jest zrobiona. Broń typu pięści. No to zakładam, że chodzi o te Astus czy Castus czy coś w tym stylu. A co to jest? A, bo to jest z duszy bossa, dobra. To będą te takie Crestus, czy jakoś tak to się nazywa, takie piąstki. Ludzie to grający w challenge'ach, to oni to kuźwa uwielbiają. O, Cestus. I Cestusik na, ma być na plus 10 też. Czyli Cestusik jest. Włócznie potrzebuję jeszcze. Włócznie. To pika to będzie to samo? Nie, włócznie. Włócznie to włócznie. Mamy włócznie. Topór teraz potrzebuję jeszcze. Mam nadzieję, że wystarczy mały topór. To były topory jakieś. Topór wojenny myślę wystarczy. Odłamki tytanitu mi się zaraz skończą. Dobra, włócznia jest. Tarczę jeszcze trzeba kolejną zrobić. Albo jakąś tarczę tam, kurwa, nie wiem. Byle jaką. Dawaj, tarczę pustego. Dobra. Jest jeszcze jakaś tarcza? Nie. Teraz prosty miecz na plus 10 jeszcze. Prosty miecz. One na początku były gdzieś. Prosty miecz, bardzo proszę. Ale nie chcę srebrnego. To może być też długi miecz? Mam kurwa nadzieję. Dobra. Bo tutaj migoczący, więc mam nadzieję, że nie trzeba. Modyfikacja złamanego prostego miecza. Złamany prosty miecz. Złamany prosty miecz. Ty no, kończą mi się odłamki tytanitu. Dobra. Znowu kolejna włócznia na plus 10. No, też włócznia. Kolejna włócznia na plus 10. Znakrzywiony miecz na plus 10, ale to musimy kupić. Zakrzywiony miecz. No to będzie ten falkion, czy jak on tam się nazywają, nie? Ale to były takie zakrzywione miecze gdzieś. To będzie bułat chyba? Albo falkion, albo bułat. Tak mi się wydaje. Chyba, że tu będzie napisane, co to jest. Zakrzywiony miecz, tak jest napisane, jak byk. Dobra. I ostatni. Prosty miecz, jeszcze jeden. Jeszcze jeden prosty miecz. Prosty miecz. Dobra. I modyfikacja wyposażenia. I teraz to wszystko muszę, kurna, zmodyfikować. Dobra. Teraz trzeba szukać te przedmioty. Plus 7. Pytanie, czy plus 10 będzie nie... A, dobra, uff. To na plus 15 potrzeba. Kolejny długi miecz. Następny. Plus 7, złamany miecz.
Falkion. Powinno styknąć chyba. Dwie włócznie będą jeszcze, z tego co kojarzę. A ta Aioja? Aio, gdzie to jest? Czy już oddałem katanę? Nie, no jeszcze katanę jeszcze. A, bo mam na zielono, czyli jest już wymaksowana chyba. Topór. Fajnie jakby można było jeszcze na plus 20, dajmy na to, nie już tam na New Game plus, nie? Ale znając życie, to by to straciło wtedy sens, nie? Te New Game plusy. Dwie włócznie, jeszcze tarcza na pewno będzie. I ten... Ta rękawica jeszcze powinna być, nie? Cestus. Łuków żadnych nie było, kuszy też nie, tarcza. Tarcza na plus 7 jeszcze powinna dziś być tutaj. Jest. Coś jeszcze było? Ty no patrz, skończyły mi się. Faktycznie koniec już mam. Dobra. Mamy wszystko na plus 10. No i wbijamy w takim razie do kowala i robimy wszystkie bronie. Mam taką nadzieję, że będą wszystkie. Bo się zdenerwuję. Par dziada. Już myślałem, że zginę. No, to to... Tak naprawdę to są 2, 4, 6, 8, 10 jeszcze tych mi brakuje. Brakuje mi tylko 10. Broni. Ja pierdolę. A ja w ogóle chodzę cały czas z pierścieniem Artoriasa, nie? Co mi już potrzebne nie jest. Już raczej nie wrócimy. Dobra. No i moi drodzy, żeby to się kuźwa nie zgliczowało też, nie? Bo będę zdenerwowany. I to srogo, nie? Dobra, modyfikuj wyposażenie. I teraz tak. Rodzimy Klinga Chaosu. Klinga Chaosu. Jedna z lepszych broni. Pięść ze smoczej kości. Pięść ze smoczej kości. Włócznia zabójcy smoków. Topór golema. Cześć, Ebi. Mamy. Wielka tarcza Artoriasa. Wielka tarcza Artoriasa. Wielki miecz Artoriasa przeklęty. Aha, dobra, bo tu jest... A, jeden za prosty miecz, a drugi za złamany miecz. Czyli to są te różne, tak? Dobra, to jest wielki miecz Artoriasa. I to jest wielki miecz Artoriasa. Dobra, to mamy... Zostały nam jeszcze trzy bronie. Róg księżycowego motyla.
Miecz Furii Quelaag. I wielki miecz otchłani. I... A już wskoczyło, patrzcie. Dziękuję. Nawet nie musiałem wielkiego miecza otchłani robić. Czyli to już mamy zrobione, moi drodzy. Szkoda tylko, że się, kurwa, zjebała gra. Że nie dałem wielkiego mędrca, nie dostaliśmy, nie? To mam zrobione, wszystkie, kurwa, dusze ogarnięte mam, nie? Żeby nie było. No i teraz, człowieku, kombinuj, nie? Jak zrobić, żeby odblokować wszystkie czary, nie? Teraz. Zostały nam cztery rzeczy do zrobienia, żeby calaka wbić, nie? Dosłownie. Nie, no ja wracam, słuchajcie, to robimy tak. Nie wiem, czy to zadziała. Wbijam do kaplicy Firelink. Wrzucę do pudełka bez dna wszystkie czary. Tak naprawdę. I je potem z powrotem założę. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Pudło bez dna. Aha, w ogóle czarów nie mogę wyciągnąć. Nie mogę schować. Mogę je wyrzucić chociaż? A nie mogę ich wyrzucić. Ale mam wszystko, kurwa, już, nie? To jest najgorsze, że ja mam wszystko już zrobione. Wszystkie czary mam zebrane. To może trzeba się nauczyć, kurna? Dostrojenie magii. Zobaczcie. Mamy to. Nie, czekajcie. No i tak naprawdę, zobaczcie, mamy do kryształowej włóczni, nie? Cyk, 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 cyk. I włócznia dusz, kryształowa włócznia dusz. Dobra. Chyba, że coś jeszcze jest, ale mówię, przejrzałem każdy, kurna, możliwy. Każdy możliwy czar ogarnąłem, nie? No może trzeba je założyć. Spróbuję, no mówię, no ja próbuję cokolwiek, kurna, zrobić. Pokazać grze, że ja to wszystko mam, nie? Może to się jakoś odblokuje. Chyba, że jeszcze raz przejrzę wszystkie. Jeszcze przejrzałem to już trzy razy, kurna, te czary, nie? Będzie koniec zaraz. A, tego nie mogę wziąć, bo to jest coś.
I tak naprawdę teraz mamy wszystkie czary, nie? Na sobie. Kurwa, nic z tego nie wychodzi, nie? Czajcie to? Ktoś mi to wytłumaczy? Jeszcze wyjdziemy z gry. Mam jeszcze raz wszystko pozdobywać? Jeszcze raz mam, przecież już nie dostanę drugi raz tych czarów, nie? Niektórych. Strasznie irytujące, kuźwa, nie? Czekajcie, weźmy, zresetujmy może grę. Zakończ grę. To jest właśnie wkurzające. Bo ja mam wszystkie czary. Chociaż tak myślałem też o piromancie, się okazało, że z DLC jakiś czar był jeszcze niedogarnięty, nie? Zaraz zobaczymy, może jeszcze raz się wbije, może gra jakoś odczyta to, że mam ten... Że mam tą... Te czary, nie? Wszystkie. No chyba, że nie mam jednak wszystkich. Znaczy, możemy jeszcze raz sprawdzić, no. Tak naprawdę to jest jedyny achievement, który mi brakuje, nie? Zrobię ten achievement i potem tylko zabić Gwyna i odzyskać ten, i nie uciec od ogniska i kurna tyle, nie? Dlaczego podkusiło mi, dlaczego ja grałem offline wtedy? A, bo internetu nie miałem. No dobra, pytanie, czy się aktywuje, czy nie. Jakoś może kliknąć to może, kurwa, nie wiem. Dobra, słuchajcie, no to lecimy, nie? Ale weźmiemy to tak, zrobimy, że Dark Souls trofea poradnik, o, zobaczymy. Zobaczymy w poradniku, co będzie napisane. No, tylko że po angielsku. Knight's Honor, a my mamy co? Wisdom of Sage. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 czary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 2, 6, 8, 8. Kurwa, 28 czarów? A, bo to może nie, no bez sensu. Mędrzec. Dobra, i teraz mamy tak. Poniżej zostawione wszystkie czary potrzebne do uzyskania tego trofeum. Czary te muszą zostać zebrane przez jedną postać. No to lecimy jeszcze raz. Strzała duszy. Jest. Wielka strzała duszy. Jest. Ciężka strzała duszy. Jest. Wielka, ciężka strzała duszy. Jest. Wabik dźwiękowy. Jest. Kontrola upadku. Jest. Cisza. Jest. Skarb fortecy, dobra. Logan, wielki kapelusz. Lista czarów. Samonaprowadzająca... Coś tam. Samonaprowadzająca materia dusz. Jest. Kryształowa samonaprowadzająca materia dusz. Jest. Włócznia duszy. Jest. Kryształowa włócznia duszy. Jest. Magiczna broń. Jest. Wielka magiczna broń. Jest. Kryształowa magiczna broń. Jest. Magiczna tarcza. Jest. Oddech białego smoka. Oddech białego smoka. Jest. Już się, kurna, przestraszyłem, nie? Dusk z Ulasil. Hydry, coś tam, zabij golema, uwolnisz ją, coś tam, jeziora, będzie sprzedawać czary. Te same, które możesz kupić od Elizabeth w Sanktuarium w DLC. Lista czarów. Ukryta broń. Ukryte ciało. Światło.
Naprawa. Kameleon. Jest. Z Ingwardu. Znajduje się na dachu jednego z budynków ruin lądu. Wejście od kabiny. Porozmawiaj z nim, a będziesz mógł kupić jeden czar. Odporność na klątwy. Odporność na klątwy. Pozostałe czary, które nie są przez nikogo sprzedawane. Trzeba je znaleźć. Mocna magiczna tarcza. Mocna magiczna tarcza. Znajdziesz się w archiwum. Remedium. Jest remedium. Czyli mamy wszystko. Czajcie to, kurwa. Wszystkie czary mam zebrane. I dalej nie dostaję achievementa za to. Nie wiem, jak ja to mam zrobić. Mam jeszcze raz wszystko zebrać? Jeszcze raz wszystko kupić, kurna? Już nie wszystkiego nie dam rady zebrać. Jaki kurna gniot. No nic, może się kiedyś odblokuje ten... Mamy wszystkie czary. Przeczytałem przed chwilą wam wszystkie listy czarów, nie? No i nie będzie calaka, nie? Przez kuźwa glicza, nie? Dobra, idziemy kończyć New Game Plus, moi drodzy. Pleased to see you well, is it? Very well. Jaki kurna. Wkurzyłem się, nie? Generalnie czary nie są trudne do zdobycia, nie? Bo tak naprawdę czary wszystkie kupujesz, tylko quest loga trzeba ogarnąć, nie? A poza tym jest kuźwa luzik. A, w ogóle to ja chcę... Aha, tylko że ja właśnie te cuda sobie zużyłem, nie? To jest losowanie magii. Może jak będziemy grać jakimś czarodziejem, to wtedy może byśmy to wszystko tam poogarniali sobie. Teraz tak. Wielkie leczenie. Wielkie leczenie. Jest? Cały cud przekazywany z gminy Wielkiórską przywraca wiele punktów życia rzucającemu i osobom w pobliskim. Prawa wyposażenia też się przyda. Wzmocnienie broni, naprawa wyposażenia, dostrojenie magii. No i mamy wszystko, tak? No bo powrotu do tego nie potrzebujemy. No ciekawe, jak tam się to... Zobaczymy, jak ta regeneracja działa. Bo jestem ciekaw tego. Czy to naprawia nam to co chwilę? To co, robimy ankietkę, nie? Finałową. Dobra, słuchajcie. Finałowa ankieta. Otóż jest ostatnia walka z bossem. Więc teraz wy decydujecie. Słuchajcie. Kim będziemy grać w New Game Plus? Tak więc, to są nasi finaliści. Logan Wielki Kapelusz, Soler z Astory, Sigmire z Kateriny i Patches. Tak więc, czy wszyscy są gotowi? Czy wszyscy wiedzą, na kogo będą głosować? Walimy nową ankietę. Kim grać na New Game Plus? Plus. No kurde, jest plus. New Game Plus. I 3 plusy, dobra. Logan. Big Head Logan. Solar of Astora. Sigmire of Katarina i Patches the Laches. I 5 minut, moi drodzy, macie. Proszę bardzo,
głosować, nie krępować się. A my lecimy. A, no nie mogę. Dobra, to wy głosujcie, to sobie będę grał. A wy teraz macie to kurna. Postaram się dojść do Gwyna, a wy macie głosować. Ankietka ruszyła, więc nie krępować się. Jakby coś, to jeszcze żyje. Trochę. O, było blisko. I teraz zobaczymy, czy... Ale nie mogę... Nie mogę użyć tego kojącego światła słońca. Dlaczego? Jakiś inny talizman. Może talizman słońca trzeba użyć. Czekajcie. Nie mogę użyć tego czaru, tego cudu. Też nie. Kurwa, to bez sensu. No, głosować, moi drodzy. Zostało jeszcze parę minut. I którą z postaci będziemy ogrywać? Którą chcecie, żebym... przeszedł grę. Kolej zliczował się. Stoi w miejscu. Tam coś leży jeszcze. Idziemy. No, moi drodzy, tu macie czterech zawodników. Czterech bohaterów, NPC-ów, przepraszam. W których się wcielę. Których się wcielę na New Game Plus Plus Plus. Głosować, wystawiać ocenki. Zostało jeszcze 2,5 minuty, myślę. Bo to już jest połowa tego. No, głosować, głosować. Nie krępować się. No, moi drodzy. Kim będziemy grali? Na Nevgame Plus Plus Plus. Na razie nie widzę tutaj, żeby ktoś był przodownikiem. Widzę, wszyscy chyba czekają na ostatni moment. Wszyscy czekają, kurde, kto da, kto wyda punkt. No jeszcze jakaś minutka, myślę. Kim będziemy grali? Czy wcielimy się w cebularza? Czy może w Praise the Sun'a? A może ewentualnie byśmy się wcielili w jakąś inną postać? Czy może w najpotężniejszego czarodzieja, który jest, pojawia się nawet w części trzeciej bodajże? Czy w jednej postaci, która dotrwała tak długo jak sam bohater, czyli Patches, do samego End of World. No słuchajcie, ja już jestem przed Gwynem, ale czy wy jesteście gotowi na to? No, widzę, że ludzie zaczęli głosować. Słuchajcie, ostatnie ostatki. Aż się kurna cofnę do was tutaj. No słuchajcie, jest ankieta, no, którą z tych postaci będziemy grali? Czarodziej. Najpotężniejszy czarodziej, największy wiarca i moja ikona, że tak powiem, Soler Zastory. Czy wielki Polak, cebularz, wojownik, czy oszukista, Patches, któremu można zawsze ufać. Uwaga, kto wygra? Czekam ostatnie sekundy. 3, 2, 1 i ostatnia walka, kto wygra?
Logan, Big Head Logan, moi drodzy, wygrał Logan 4 punktami. Na drugim miejscu był Solar Zastory. Niestety, Patches nie został wybrany, czyli wypadł. Na trzecim miejscu był Zygmaer of Katarina. Na drugim miejscu był Solar Zastory. I wygrał Big Head Logan, moi drodzy, czyli Big Head Loganem będziemy grali w New Game Plus Plus Plus. Tak wy zadecydowaliście. To jest wasza decyzja. Teraz znajdziemy Big Head Logana. O. I Big Head Logan stąd wypada. Dobra. 4, 5, 5, 4. Dobra. I te postaci, które tu widzicie, to jeszcze będziemy na nie głosować. Tak więc bardzo fajnie, miło to. Czyli następna osoba, którą będziemy grać, to będzie Big Head Logan, czyli czarodziej, kryształowymi czarami będziemy działać. Na New Game Plus, słuchajcie, plus, plus, plus. Szczerze wam powiem, czy ja Dark Souls 1 przeszedłem czarami? Przeszedłem chyba, nie? Tak czy nie? Tak, przeszedłem chyba czarami, nie? Będzie to mój second run. O proszę. Jeżeli nam się uda. Jeżeli nam się uda to ogarnąć. Tak więc, moi drodzy, to już tak naprawdę możemy tę to-do listę wywalić, bo ona i tak już jest nieaktywna, bo nie będziemy mieli calaczka. Będzie 3,5 godzinki, to co? Tak jeszcze z parę godzin walki z Gwynem i można iść spać, nie? Trzeba pamiętać, żebyśmy wrócili, kurna, do tego. O, to bardzo dobrze, o, to bardzo fajnie, że będziemy Big Head Loganem, bo będziemy robić czarodziejstwo. O, właśnie. Inteligencję mamy na przyzwoitym poziomie. Więc myślę, można by to sobie ładnie ogarnąć. Czyli następną zabawą będziemy męczyć się przy Big Head Loganie. Będzie to Big Head Logan. Legenda, tak naprawdę. Big Head Logan to chyba nawet się pojawia w Demon Soulsach pierwszy raz swoją drogą, nie? Jakbyście nie wiedzieli. Tak, jest Big Head Logan. W dwójce Big Head Logana chyba nie ma. A praise the sun, Patryk, poczekaj. Praise the sun! Cześć, Mirkar. Ci, co nie byli, to informuję, że zgliczował mi się achievement ze wszystkimi czarami i gówno nic nie mogę zrobić. Mam wszystkie czary, więc jedyna szansą jest taka, że muszę zdobyć dwa razy te same czary jeszcze raz kupić. No może się odblokuje w końcu. No chyba, że... A weźcie zobaczcie w necie, czy jest jakiś sposób na odgliczowanie trofeum, które nie wypadło. Na przykład z czarami, nie?
Xbox One X, jakby co. Wersja płytowa. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Czy da radę jakoś odgliczować to? Czy trzeba jeszcze raz kupić wszystkie czary? Wszystkie raz jeszcze zdobyć? Bo już wiem, że ci te po bossach to już raczej drugi raz nie wypadają chyba. Więc to jestem już w dupie, nie? No czy trzeba będzie grać od nowa? Trudno nie będzie, po prostu weźmiemy czarodzieja i tyle, nie? Więc z tym raczej problemu nie będzie. Z tego co pamiętam, to dla niektórych czary to są kuźwa OPS fuck, nie? Pomimo tam będzie ich limit zużycia, nie? Znaczy teraz tutaj na New Game plus, no to tych czarów jest od groma. Też trochę minusem jest to, że ja nie robiłem tych czarów, wiecie. Tak naprawdę. Znaczy nie kupowałem ich, tak to bym miał teraz ich jeszcze o jedną turę więcej. Wisdom of Sage, tak, o to chodzi, no. I mi nie wydropiło, mimo że mam wszystko, bo byłem offline na konsoli, nie? Więc jeżeli tak to działa, to bez sensu, nie? Bo raz miałem konsolę offline, jak nie miałem internetu, nie? I sobie tak pogrywałem, tak o, dla zabawy. No i się okazało, że kuźwa to spowodowało, że no nie, nie fajnie jest. No kurwa, nie mogę nic zrobić, ty. To się kurna... No, czemu ty nie rolujesz w ogóle? Jezus Maria. Jest tak prosty, kuźwa, gdybym miał tarczę. Może tak być. Miałem podobny przypadek z fan na Steam, jak byłem offline. Nie zaliczyło wtedy osiągnięć. Nawet jak na chwilę wszedłem w offline, to też osiągnięcie się nie odblokowały. Ale no pytanie, jak to zrobić, żeby się odblokowało? Czy jest jakiś sposób? Czy trzeba jeszcze raz wszystko zrobić, czy na nowo odbierać? Bo akurat czary jest najprostszy sposób, bo tam chyba nawet nie ma żadnego czaru, który jest... nie ma czaru, który jest, że tak powiem, za coś. Wszystko tak naprawdę albo znajdujesz, albo po prostu kupujesz, nie? Więc to jest proste, nie? To można zrobić sobie na zwykłym grę, nową postać po prostu utworzyć i tyle. Nie? Wiesz, i to nie będzie z tym problemu, no tylko czy jest szansa, żeby to odblokować, no bo kurna, ja myślałem, że będziemy właśnie OP postacią sobie grać i tyle, nie? Co? An easier way to get this achievement, if it glitched for you and didn't unlock, is to start a new game as a sorcerer and it should immediately pop when you spawn it. Nowa postać. No dobra, zaraz zobaczymy. Jeżeli uda mi się zabić Gwyna, to możemy grać, to możemy to spróbować. Chyba, że może wziąć pierścionek na ten. Pierścień na odporność na ogień na przykład. Albo po prostu rolowanko, aż kuźwa się gościu nam tutaj. No bo on, ciężki on nie jest, nie?
Najgorsze jest to, że on kuźwa jak mnie... O, ładnie. No i właśnie on kuźwa postać... Ten, paraliżu dostaje, nie? No kurde, wziąłem rękę, poprawiłem tylko. Chciałem rękę poprawić, bo kuźwa ześliznęła mi się z palca. Czy palec mi się ześliznął z przycisku. No. Kuźwa, no to nie jestem w stanie tego ganać. A zrobiłem dwa razy to osiągnięcie. Opis, prawda? Kuźwa, no teraz nie może, ja zablokuję się kuźwa na tym. Och. No i trzeba będzie próbować. A, wiem co mam zrobić, bo mam zły czar, to może weźmiemy sobie czar, który tam jakoś wspomoże mnie od ognia. Bo dostrojenie magii, nie wiem jak tego użyć, kurna, czaru. Więc ja bym wziął regeneracja może? Co daje to? Stopniowo przywraca. Tylko problem jest z tym taki, w czym jest problem, że ja nie wiem czym. Mam wrażenie, że nie mogę tego użyć, nie? Zaraz zobaczymy, czy ja mogę użyć. A widzicie, nie mogę tego użyć dla jakiegoś powodu. O co chodzi? Za głupi jestem? Nie, no to by pokazało, że nie mogę użyć tego czaru. Nic, no dobra, to będę musiał wziąć sobie, nie wiem, regenerację dajmy na to. Co ja mogę tu jeszcze sobie wziąć? Ten. Co ja mogę sobie tutaj jeszcze z tego... A może to trzeba brać, jak jesteśmy w Sunlight'cie? I może teraz będę mógł używać. Nie wiem, próbuję, powiem wam, że próbuję jakoś to sobie wyjaśnić. Nie, dalej nie mogę, może trzeba mieć... Nie, nawet... Nie wiem, jak użyć tego czaru, nie? Kompletnie nie mam pojęcia. Pierścienie jeszcze właściwie miałem zerknąć. Lepiej to było odporność na ogień, nie? Albo weźmiemy tak, atak fizyczny. Zwiększenie obrażenia przeciw ogniowi. Obrażenia czy kuźwa przed płomieniami. Zobaczymy, czy tak sobie poradzimy. Plus do tego jeszcze czar regeneracji. I może będzie jakoś lepiej, nie? Trochę sobie tam człowiek życia odnowi. Time after time. To jest godzina 14. Okej, dobra. Myślę, że tak jeszcze pomęczymy finał z chwilę.
Używałbym może ewentualnie czarów, nie? W sensie, że tym magicznej broni, ale boję się, że się nie wyrobię z naprawą broni. Gdybyśmy mieli, kurna, questline ze Stolerem zrobione, byśmy mieli Stolera zrobionego, to by nam przyszedł pomóc. Już myślę, w New Game Plus, to już będzie można sobie zafundować jakiegoś przydupasa, nie? No, jest lepiej. Już niech ginę od pierdnięcia. Józak, fart. Dobra. Koniec. O! Yes. Mamy to, moi drodzy. Poszło. I teraz mam co? Mroczny Władca, tak? Czyli muszę teraz zgasić płomień. Bo to też, skończyłem grę i nie zaliczyłem właśnie zakończenia. Bad endingu nie zaliczyło. I tak oto postać z Bloodborne'a przeszła Dark Souls'a. My lord, bless thy safe return. Let Kaff and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. Trochę przypomina też postać z Bloodborne'a, nie? Tych takich burmistrzów, czy jak oni tam, tych majordomów, czy... Nie. Let true dark be cast upon the world. No właśnie, tym gen. No o tym właśnie mówię, nie? Że też trochę przypomina właśnie tych tłuściochów. No i dawaj mi achievement. Jest. Mroczny Władca. I teraz mówicie, żeby odblokować ostatni achievement, trzeba stworzyć nową postać. Nową postać z... czym? Nową postać z... Od razu się przebierzemy. Od razu się przebierzemy. Za kogo się mieliśmy ubrać? Za cebulowego żołnierza, tak? Miałem powywalać to wszystko, co tu mam. Niepotrzebne. Gdzie jest? Kurwa, gdzie? O, już myślałem, że kurwa nie mam zbroi. Kurwa, nagle tak coś długo nie leciało. Gdzie jest, kurwa? Katerina. O, nie mam patrola, to dobrze.
I on używa Zweihandera, jak dobrze pamiętam. Albo Claymura, albo Zweihandera. Czekajcie, po... Czekajcie, muszę zobaczyć, jakiej broni używa... jak on się nazywał? Dark Souls na pewno. Dark Souls... Ziegmeier. Co on, co, czego on używa? Jakiej broni? Czy jest tu pokazany jego set? Gifty, dropsy, character info. A jest. Katarina Armor. Pierce Shield na pewno używa. Czyli tarczy to on używa piercowej. Taki będzie taki jajko z kolcem. O, to jest tarcza z kolcem. A broni? Zweihänder. Nie Claymore, tylko Zweihänder. Czyli to jest miecz dwuręczny. O. On tego używa. Kurna, ale będzie ciężko. Dobra, czyli on używa tego. Jak tam wygląda? O, mam Midrola. No to niestety, ale będziemy musieli użyć... Mam nadzieję, że styknie. Kurwa, nie mam tych pierścieni. O jaki kurna gniot. Chociaż nie. Wiecie co, bo tam jest ognisko, ja potrzebuję... A, bo nie mam pudełka bez dna, chyba. Chociaż nie, powinno być chyba. Dobra, ale to ja do... Czekajcie, czekajcie, bo ja musimy wrócić przecież. Nie mogę grać teraz, bo to będzie na kolejnym new game'ie. Dobra, nieważne, to zaraz skończymy tutaj. I teraz zobaczymy, czy dostaniemy calaczka. Zobaczymy, czy... Nie... A, dobrze, wyjdź. I mamy co wziąć? Wizardem, tak? Czarodziejem mamy wziąć, tak? Napisaliście? Dobrze kojarzę? Że pamiętam? Starter Sorcerer, dobra. Starter Sorcerer, nowa gra. Calak. Płeć obojętnie klasa. Sorcerer to będzie ten, nie? Chyba. W takim razie. Dar. Brak budowa przeciętna. I teraz powinno wejść, tak? Jest! I teraz, uwaga! Calaczek, moi drodzy! Wbiliśmy!